Czarny staw, autor, Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Arek! Okrzyk matki oderwał mnie od monitora, na którym ogrywałem biedźmi na trójkę, już po raz chyba dziesiąty. Wcisnąłem pauzę i przerzuciłem wzrok na drugi monitor, ten, który podłączyłem do laptopa pracowego. Widniały na nim tabele z orakla i makaronowe zapytania SQL. To na wszelki wypadek, jakby do pokoju weszła matka. Nie chciałem, żeby wiedziała, że w czasie pracy głównie gram. Pracuję, mamo, odkrzyknąłem. Zerknąłem na zegarek. Muszę coś dokończyć. Wyjdź z tej nory, to coś ważnego, wsparł ją ojciec. Normalny człowiek już dawno skończyłby pracę. Co ty tam, nad godziny nabijasz? Już dawno po czwartej. Muszę coś dokończyć. Ja pracuję do osiemnastej. Dali mi spokój. Nie mogli zrozumieć, że mam elastyczny czas pracy. Dziesiąta to była godzina, o której mogłem dopiero jako tako funkcjonować po graniu do drugiej albo trzeciej w nocy. Nasłuchiwałem jeszcze przez chwilę, ale rodzice nie odzywali się i wróciłem do gry. Ciągle mieli do mnie o coś pretensje i tak naprawdę nie dziwiłem im się. Sam miałem ciągle do siebie pretensje, więc dlaczego oni nie mogli mieć? Przegryw. To słowo do mnie pasowało jak ulał. Miałem 35 lat. Mieszkałem z rodzicami w pokoju, który zajmowałem niemal od urodzenia i większość dnia spędzałem z oczami wbitymi w ekrany monitorów. Przed pandemią obecność w biurze była obowiązkowa, więc zwlekałem się z łóżka i jechałem do pracy i to mnie jako tak otrzymało przy normalności, bo musiałem się umyć, uczesać i ubrać jak człowiek. Chociaż nikt nie wymagał od informatyka, a dokładniej bazodanowca jakiejś wyszukanej elegancji. Chodziłem więc w jednym swetrze miesiącami i mogli obserwować porost moich włosów na głowie, bo fryzjera odwiedzałem raz na pół roku, kiedy grzywka opadała mi na oczy i nie mogłem wygodnie patrzeć na ekran. Wtedy ścinałem się na zero. Byłem jak owca, strzyżenie do zera raz albo dwa razy w roku. Kiedy przeszedłem na pracę zdalną, to już zupełnie się rozleciałem. Całe dnie spędzałem w dresopiżamie, a moja dieta składała się z zacukrzonych i słonych śmieci, przez co twarz, która nigdy nie była zbyt przystojna, uległa całkowitej i nieodwracalnej dezintegracji. Wyglądała, jakbym smarował się miodem i codziennie wsadzał głowę do akwarium z milionami komarów. I nie mówię jedynie o czerwonych krostach, ale również o opuchliźnie, przekrwionych oczach i plackowatym zaroście. Przed pandemią chociaż się regularnie goliłem, a po już zaprzestałem. Robiłem to tylko wtedy, gdy zaczynała mnie swędzić skóra. To samo zresztą z myciem. Spojrzałem na puszkę coli stojącą na biurku i talerz wypełniony obgryzionymi brzegami wczorajszej pizzy. Zbłąkana mucha siedziała na kawałku wyschniętego sera i pocierała odnuża. Poczułem głód i przypomniałem sobie, że nie jadłem śniadania ani obiadu. Jakoś nie zauważyłem, bo całkowicie zagłębiłem się w świat gry komputerowej. Żyłem tamtym życiem. To tam naprawdę istniałem, tam rozwiązywałem problemy, tam coś osiągałem. To była wspaniała umiejętność, którą posiadłem od wczesnego dzieciństwa: całkowicie zatopić się w świecie przed monitorem. Gry nie stanowiły dla mnie rozrywki ani odskoczni. One stały się moim życiem. Jadłem, piłem, pracowałem po to, żeby grać i zapomnieć o tym, co było naprawdę. Westchnąłem, wstałem od biurka. I podszedłem do szafy, w której miałem zapas chipsów w kartonach, zgrzewki napojów energetycznych, batony białkowe oraz moją największą wstydliwą przyjemność, czyli gumę mambę. Czasem, kiedy było mi naprawdę źle, obżerałem się tą mambą, a potem miałem rozwolnienie, efekt uboczny i nieprzyjemny, ale duszy pomagała. Wziąłem puszkę energetyka, bo najskuteczniej łagodził głód. Tak, wiem. To tylko cukier, kofeina i pełno sztucznego gówna, co zabija serce. Ale nie potrafiłem inaczej. Jestem człowiekiem, który tak jak większość z nas, reaguje dopiero wtedy, jak boli. I to nie tylko pobolewa, ale jak nawala tak, że nie można funkcjonować. Już miałem od tych cholernych puszek palpitacje serca. Czasem nic tego nizowego chciało mi się wymiotować i nie spałem po kilka nocy z rzędu. Miałem kompletnie rozstrojony organizm. Musiałem to rzucić, ale nie potrafiłem się do tego zabrać. Nie umiałem się do tego zmusić. Zerowa dyscyplina. Gdy kręgosłup nabalał mnie tak, że żaden ketonal nie pomagał, a lekarz powiedział, że mięśnie trzymające kręgi są u mnie w fazie zanikowej i grozi mi kalectwo, wygospodarowałem każdego dnia godzinę na spacery. Oczywiście to nie był żaden sport. Ale dzień w dzień wychodziłem z jednym z mojej flotyli dronów i szedłem do lasu. Na polane miałem cztery kilometry, więc całkiem niezły kawałek, a obserwując drona nabijałem kolejne kroki. No i patrzyłem w górę, czym równoważyłem mojego garba, który urósł od wgapiania się w monitor. Wygulgałem szybko energetyka, tak jak wypija się paskudne lekarstwo i odstawiłem pustą puszkę na półkę. Nie było już miejsca i kilka upadło na dywan z brzękiem. Odsunąłem jedną nogą w kąt i usiadłem przy biurku, by zabrać się znowu do gry. Nie mogłem się jednak zanurzyć w świat w monitorze. Matka kompletnie mnie z niego wyrwała. Popracowałem więc trochę. Dokończyłem zapytanie SQL-owe, na które miałem zlecenie, i odłożyłem kot na pulpicie. Oczywiście nie wysłałem go do mojego wewnętrznego klienta. Bo to byłoby kompletnie idiotyczne. Nigdy nie wykonywałem zadań wcześniej niż tego ode mnie wymagano. Zawsze robiłem je dokładnie na czas, jak maszyna, albo trochę się opóźniałem. W ten sposób każdy miał poczucie, że jestem dobrze wykorzystywanym członkiem zespołu. Robię ostatniego dnia i w ostatniej godzinie, to znaczy, że odpowiednio dociążony. Nie wyprowadzałem nikogo z błędu, chociaż mogłem zrobić tak mniej więcej osiem razy więcej niż robiłem. Resztę czasu spędzałem na graniu, okazjonalnych mitingach na teamsie, a czasami na oglądaniu seriali na platformach streamingowych. Byłem abonentem wszystkich. Idealny konsument. Kupuje i nie ma czasu nawet pożreć. Wybiła osiemnasta i zatrzasnąłem służbowego laptopa. Czas na pójście do lasu i kebaba po drodze, chyba mój najzdrowszy posiłek podczas całego dnia. Musiałem tylko wybrać drona na oblot. Ledwo tylko wstałem od biurka, a do mojego pokoju wszedł ojciec. Nic nie powiedział, tylko usiadł na sfatygowanej wersalce, która pamiętała dobrze walkę wyborczą Wałęsy Jaruzelskiego. Sprężyny mebla zajęczały, bo kościec ojca był otoczony grubą warstwą tłuszczu. Co tam za to? Zapytałem zdziwiony tą wizytą. Zmarszczył brwi i skierował na mnie wzrok. Policzki mu lśniły, jakby je wysmarował oliwą i wypolerował. Zawsze chodził ogolony, do tego stopnia, że nie wiedziałem, czy ma już siwy, czy jeszcze czarny zarost. Co prawda, mu łatwo się było golić, bo miał twarz nabrzmiałą jak balon. Moja była zapadnięta, podziabana kraterami i golenie powodowało duży upływ krwi. Przeczesał krótkie włosy i poklepał miejsce obok siebie. Siada Jarek, bo mamy do pogadania. To bardzo ważne. Zamarłem przy szafce z dronami. Bardziej po czynach niż po słowach poznałem, że ojciec zamierza mi powiedzieć coś naprawdę istotnego. Nie wszedł do mojego pokoju niemal od trzech lat, nie mógł znieść mojej nory. I ogłaszał to wielokrotnie i to tak głośno, że oprócz mnie zdawali sobie z tego sprawę nie tylko sąsiedzi z góry czy z dołu, ale z całego bloku. Gdy przydreptała matka, serce zaczęło mi mocniej bić. Poczułem, że szykowało się trzęsienie ziemi. Usiadłem na wskazanym miejscu. Ojciec zmarszczył nos. Najprawdopodobniej nie wiesz, bo ciebie interesuje tylko granie, jak dzieciaka. Zerknął pogardliwie w stronę biurka i monitorów albo zabawa tymi twoimi latającymi zabaweczkami tu wskazał na moją kolekcję dronów. Nie mógł sobie odmówić porcji złośliwości i przytyków. Stała się jednak bardzo smutna rzecz mianowicie moja mama, a twoja babcia, umarła. Babcia Tosia? Upewniłem się, zdziwiony. Byłem naprawdę zaskoczony, kiedy ją ostatnio widziałem. Była w świetnym zdrowiu. Tak. Ojciec westchnął i pokiwał głową. Dowiedzieliśmy się dopiero niedawno. Wiesz, że z nią to było trudno się porozumieć. Chyba tylko tobie? Mruknąłem. Trzeba było cicho siedzieć, a nie gadać te swoje głupoty. Zamilcz, lepiej bo zobaczysz, warknął ojciec. Nie pora teraz na takie rzeczy. Mój ojciec, Tadeusz Opieński, był wiceprezesem niewielkiej spółki państwowej. Poprzednio piastował stanowisko zwykłego urzędasa w miejskim ratuszu, gdzie zarządzał zespołem dwóch podstarzałych, pyskatych bab, wykonujących jego polecenia tylko wtedy, kiedy się z nimi zgadzały, i praktykantem, który większość czasu dłubał w nosie. Po wyborach wkręcił się jednak do spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa dzięki kolegom z partii. Potrzebowali każdego, bo dokonywali rotacji słusznymi ludźmi. Nie miał zielonego pojęcia o czymkolwiek. Już po dwóch latach, razem ze swoimi równie mało wykwalifikowanymi menedżerami od siedmiu boleści, doprowadził swoją spółeczkę na skraj bankructwa, ale była ratowana dotacjami z budżetu państwa. Jeździł więc wielką limuzyną, którą zmieniał z zarządem co rok. Przyznawali sobie premie, i to były ich priorytety. I właśnie zaraz po się na wiceprezesa ściął się z babcią Tosią, do której domu jeździliśmy do tamtej pory regularnie. Mieszkała na Wybrzeżu Środkowym, w pięknej wsi, blisko lasu i tylko dwadzieścia kilometrów od morza. Babcia Tosia była wyjątkowo energiczną kobietą, nadzwyczajnie oczytaną, i miała swoje zdanie. Gdy ojciec zaczął się wymądrzać na tematy polityczne i jakie to on mądre decyzje podjął, Babcia wypunktowała go i ośmieszyła. Tak się obraził, że przestaliśmy tam jeździć. Ja żałowałem, bo łączyła mnie z nią szczególna więź, już od dzieciństwa. Dobrze mi się z nią rozmawiało. Otóż, synu, kontynuował ojciec, musisz wiedzieć, że moja mama umarła, gdy byłem w podróży służbowej, jak pamiętasz, i nie mogłem tam szybko jechać, no bo zauważono jej ciało za późno. Jak wiesz były te upały, a babcia miała takie okresy, że nie wychodziła do sąsiadów i już w takim stanie jej ciało było, że od razu telefonicznie kazałem pochować. Wiadomo, teraz dobrzy ludzie są wszędzie, bo wymienialiśmy ich wszystkich i w kościele też już co innego to ją pochowali. A na pogrzeb to i tak byśmy nie pojechali. Wtedy z mamą byliśmy na podróży służbowej w Tajlandii i Chinach, pamiętasz? Nawet jakbyśmy mogli, to dwa dni byśmy wracali, a ja nie mogłem tak, wiesz, obowiązki. Pamiętałem, oczywiście. Ojciec i matka, razem z członkami zarządu jego ciągnącej narządowej kroplówce spółeczki, wybrali się do Azji, by niby zacieśniać stosunki biznesowe i odkrywać nowe rynki. Babcia umarła podczas tego trzytygodniowego tur, i ojciec pochował ją zdalnie. Wszystko się dało. Za pomocą znajomych i uczynnego księdza. A dlaczego mi nie powiedziałeś? Burknąłem. Ja bym pojechał na ten pogrzeb. To była moja babcia. Lubiłem ją. Tak, pojechałbyś. A dlaczego przez te osiem, prawie dziewięć lat nigdy się do niej nie wybrałeś? Parę razy dzwoniłem, ale nie pojechałeś, bo ważniejsze było to to. Niedbale wskazał na mój gamingowy komputer. Na pogrzeb bym pojechał. ta Ojciec odciągnął dolną powiekę i nachylił się do mnie prezentując gest, który był pewnie popularny w latach osiemdziesiątych. A tu widać koparkę? Westchnąłem. Ale co teraz? Dlaczego dopiero teraz mi mówisz? Ojciec oparł znowu plecy o wersalkę. Wszczepił palce, dłoni i oparł ręce na brzuchu, jakby bał się, że zaraz mu odpadnie. Chodzi o testament synu. No właśnie, testament! Wtrąciła się matka, która od dawna chciała coś powiedzieć, ale nie znalazła okazji. A co z tym testamentem? Zdziwiłem się. Przecież byłeś jej jedynym synem. Dziadek umarł dawno temu, więc to chyba tobie wszystko zapisała. Taka kolej rzeczy. No właśnie nie. Moja matka postanowiła, że ty powinieneś odziedziczyć wszystko. Wiesz przecież, że ja nie przepadam za tamtą wiochą. Źle się tam czuję. Masz więc dom, pięć hektarów lasu i pięć hektarów łąk. To naprawdę dużo pieniędzy i świetne miejsce. Poczułem się dziwnie. Trochę się ucieszyłem, ale też wyczułem, że ojciec coś kombinuje. Oczywiście mogę się odwołać zachować i te sprawy albo w ogóle podważyć testament, bo sam wiesz, że babcia była kontrowersyjna. Z księdzem miała na pieńku, wieloma sąsiadami, a im była starsza, tym pękały jej tamy i waliła prosto z mostu. Pokiwałem głową, bo coś o tym wiedziałem. Ze trzy lata temu zadzwoniła i nic z tego niezowego zapytała, czy ja w ogóle uprawiałem seks. Oczywiście głupio mi się było przyznać, że nie, ale się jej przyznałem. Powiedziała na to, że seks jest przereklamowany, ale powinienem spróbować nawet w burtelu. Argumentowała, że w wielu kulturach to jest jak najbardziej normalne, szczególnie w Azji. Przez ostatni rokarek to ona już kompletnie odleciała. Nawet Sandra Kłobusz to przyznała. Ta kłobuszowa załatwiła w moim imieniu wszystko przy pogrzebie. Wiesz, że babcia nawet z nią nie bardzo chciała rozmawiać. Pamiętasz chyba, Sandrę, tyle lat się z nią tam bawiłeś. Byliście nierozłączni, chociaż ona ze trzy lata młodsza. Tak, pamiętam. Pokiwałem głową i poczułem, że się rumienie. No i ten narek. Ojciec westchnął i popatrzył na ścianę. Zaczął chrząkać i kręcić się na wersalce. Sprężyny starego mebla trzeszczały, gniecione przez jego ciężkie ciało. Wiedziałem, że chciał powiedzieć coś trudnego. I w sukurs przyszła mu matka. Chcemy, żebyś się tam wyprowadził. Niemal krzyknęła. Z moją matką miałem niewiele kontaktu, i z roku na rok stawała się dla mnie coraz bardziej obca. Wyprowadził? Zapytałem, ale raczej z przyzwyczajenia, niż z prawdziwego oburzenia. W końcu w negocjacjach nie można się przyznawać, że komuś propozycja się podoba. Muszę przyznać, że od razu o tym pomyślałem. Lubiłem dom babci i nawet kiedyś chciałem zadzwonić i zapytać, czyby nie znalazła dla mnie jakiegoś kącika. Oczywiście w końcu nie zadzwoniłem. I dorzucę samochód, żebyś tam dojechał i miał jakiś środek transportu, dodał od razu ojciec. Mnie i tak wożą i planowałem kupić nowy. Tego starego Opla? Nadal nie chciałem pogarszać swojej pozycji negocjacyjnej. Nie taki stary i bardzo o niego dbam, przecież wiesz. Bo możemy to inaczej zrobić? Wtrąciła się znowu matka, ale ojciec położył jej rękę na kolanie. Cicho bądź, Mariola. A jak możecie inaczej? Podburzyłem matkę. Chciałem, by wyjawiła mi ich plan B. Można zamki wymienić, jak ciebie nie będzie. Wiem, że masz pieniądze, bo dużo zarabiasz. Masz więcej oszczędności niż my. Zabie gdzieś wynajmiesz na pewno. No, ale chcemy inaczej. Powinieneś zacząć już dawno swoje normalne życie. To dla twojego dobra, synu, mruknął pojednawczo ojciec. Musisz w końcu stać się mężczyzną, a przecież i tak do biura jeździsz raz na kwartał, a i pewnie i tego byś nie musiał, jakbyś się uparł. To akurat była prawda, nie musiałem. Lubisz może, będziesz miał rzut kamieniem, żeby sobie tymi samolcikami twoimi polatać, a tutaj to wiesz. Wszyscy twoi koledzy się wyprowadzili. W naszym mieście to nie ma co robić. No to co? Wstał i położył kluczyki do samochodu na biurku. Meble ci niepotrzebne. Ciuchy sobie spakujesz i te twoje komputery i zabawki zmieszczą się w bagażniku. Tam u babci są stoły i biurka. Będziesz miał cały dom dla siebie. Jak byłeś mały, to uwielbiałeś tam się szwendać po okolicy. No, Sandra tam dalej mieszka, jak mieszkała. I nadal panna, bo jak dzwoniłem, to nadal się przedstawiała Sandra Kłobusz, czyli ma swoje panińskie nazwisko. <laughs> Może wiesz, stara miłość nie wieje! Roześmiał się, ale zaraz umilkł, bo znowu poczerwieniałem na twarzy. Akurat w tamtej chwili nie chciał mnie zdenerwować. No, meble ci niepotrzebne, powtórzyła matka, aby tylko coś powiedzieć. Popatrzyłem w podłogę i przygryzłem wargę. To prawda, że miałem dość mieszkania z rodzicami, ale trochę się bałem. Nigdy nie byłem sam, tak naprawdę sam i zdany na siebie we wszystkim. Nie musiałem się martwić czynszami, naprawami i innymi takimi przyziemnymi rzeczami. I było mi z tym dobrze. No to jak, synu? Akurat piątek jest. Możesz ruszać już jutro. Mama ci zdąży jakąś wałówkę przygotować, ale przecież. I tak ty wolisz to. Wskazał nawalające się na moim gigantycznym biurku puszki po energetykach, coli, opakowania po chipsach, batonach i ciastkach. Bałem się opuszczać dom rodzinny, ale spodobał mi się ten pomysł. Przypomniałem sobie ostatnią rozmowę z babcią. Mówiła mi wtedy, że szkoda jej patrzeć jak gnije. Tłumaczyła, że z wiekiem energia maleje i jak mam ochotę coś zmienić, to nie mogę odkładać na później. Po trzydziestce to już nie ma później. Czas wtedy przyspiesza. Trzeba wykorzystać energię, którą się ma, podejmować decyzje tu i teraz, tam gdzie rwie serce. A mnie serce rwało tam daleko na wieś. Chciałem opuścić tą śmierdzącą norę, w której tkwiłem od lat. Nadarzyła się okazja i wiedziałem, że to może być już moja ostatnia w życiu. Praca też nie była taka ważna. W razie problemów znalazłbym nową i w pełni zdalną. Poza tym matka miała rację, że miałem duże oszczędności, które mogłyby starczyć na kilka lat na bezrobociu, a pieniędzy nie trzeba mi było wiele. Ale tato, mam jeszcze jedną prośbę. Zrzepniesz się przed notariuszem tego spadku i zaakceptujesz testament? Bo jak mam tam się wyprowadzić, to muszę wiedzieć, na czym stoję, bo to stary dom i pewnie trzeba zrobić remont. No, ten. tego właśnie to. Ojciec zaczął się plątać i kombinować. — Co? — matka zakrztusiła się własną śliną. — On chce jechać, a ty tu politykujesz? Mało ci? Na swoje idzie. Przyzną się staje, a ty tętegujesz? Nie no, jedźmy od razu do notariusza i tam potwierdzisz. No wiesz, tego Juska, Załatwimy raz, dwa, żeby Arek nie miał wątpliwości, bo jak tętegujesz, to ja zaczynam mieć wątpliwości. Prezes i wielki polityk. Nie spodziewałem się takiego wsparcia po matce. — Załatwimy to, Areczku, w sobotę z samego rana zapewniła. Wtedy dotarło do mnie, że nie wierzyła, że się zdecyduje i moja wyprowadzka ucieszyła ją, bo czuła, że to będzie dla mnie najlepsze. Kochała mnie, tylko nie zawsze umiała to okazać. Ojciec wszystko podpisze. Arek, moja w tym głowa, na mur beton przed notariuszem, żebyś wiedział, że siedzisz na swoim. Może jeszcze się wnuków doczekam. Ale by to było, no. Chodź ty, mój śmierdziuku zafajdany, chodź. Wstała i uściskała mnie mocno, a potem wycałowała w policzki. A, zobaczysz, jaki z niego się chłop zrobi popatrzyła na ojca, i łzy stanęły jej w oczach. Prawdziwy mężczyzna się zrobi? No dobra, podpiszę, co chcesz mruknął ojciec. I to dzisiaj, po starej znajomości, nie będzie kręcił to jak będzie, synu? Idziesz na swoje? westchnąłem. Ale wypełniła mnie wtedy jakaś dziwna stracencza odwaga. Zgoda. Wyjeżdżam jutro. Zatrzymałem się na gruntowej drodze przed bramą prowadzącą na podwórko babci Antoniny. Wysiadłem z samochodu i odkleiłem od pleców mokry podkoszulek. Była dwunasta, bo wyruszyłem rano i miałem jedynie jeden postój na śniadanie. Jechałem ponad cztery godziny wolno, dziurawymi drogami tak wąskimi, że każde minięcie z innym samochodem sprawiało, że serce mi przyspieszało. Pogoda była dobra, niebo bezchmurne, a sierpniowe słońce przyjemnie grzało. Brama była zamknięta, ale miałem od ojca klucze. Dom wyglądał tak, jak go zapamiętałem: jednopiętrowy, ceglany, z dwuspadowym dachem. Był otynkowany szarym barankiem, który w kilku miejscach stał się niemal czarny, a w innych zgniło zielony. Na betonowych parapetach usadowił się mech. Dom od zachodu i północy otaczał gęsty las. Odkąd pamiętam, nazywaliśmy go ciemnym lasem, bo rosło w nim dużo grzybów i porostów oblepiających drzewa. Był tam podmokły teren z kilkoma zbiornikami wodnymi, z których największym był czarny staw. Niezbyt oryginalna nazwa, ale naprawdę był czarny. Pięć hektarów babcinego lasu, od tego należącego do państwa, oddzielała wąska przecinka. Babcia tosia kazała zasadzić mieszankę głównie brzozy, buka, dębu i czarnej Olchy, szczególnie w miejscach, gdzie było dość mokro, a ziemia ścisła i ciężka. Ojciec namawiał babcie do innego drzewostanu, na przykład Topoli, by ją szybko ściąć. Ale jej zależało na drzewach i pięknie lasu, a nie zarobku. Mówiła, że to ja i moje dzieci będziemy się nim cieszyli, i wspominali, że zasadziła go prababcia Tosia. Od południa dom otaczały łąki. Wiał od tamtej strony ciepły wiatr. Pachniało intensywnie. Teraz w środku lata rosły tam kwiaty, wysoka trawa i rozsiane dziko młode drzewka. Dojrzałem też kilka krów przeżuwających wolno trawę. Jedynego sąsiada, a raczej sąsiadki, miałem od wschodu. Sandra Kłobusz z matką mieszkały w parterowym domu, też wybudowanym z cegły i krytym drewnianą dachówką. Od mojego oddzielała go jedynie skręcająca na południe droga i pięćdziesiąt metrów sadu, tak gęstego, że nie mogłem dostrzec budynku. Spodziewałem się, że Sandra odwiedzi mnie zaraz po przyjeździe, i trochę się zawiodłem. W dzieciństwie wyjeżdżała na drogę rowerem i pedałowała za naszym samochodem, krzycząc i machając rękami. Przyklejałem się wtedy do tylnej szyby i też darłem się i jej odmachiwałem. Byłem szczęśliwy, tak jak ona. Mieszkała w oddaleniu od innych dzieci ze wsi i jakoś upodobała sobie zabawę ze mną. Ja też ją lubiłem. Nikogo innego nie potrzebowałem. Odetchnąłem kilka razy. Powietrze przyniosło teraz słodką woń przejrzałych gnijących w trawie owoców od strony sadu. O ile w drodze miałem wątpliwości, to zapach przed bramą upewnił mnie, że podjąłem dobrą decyzję. Tam w bloku czułem, że gnije. Wjechałem na podwórko, pomanewrowałem między drzewami owocowymi i podjechałem tyłem, do drzwi wejściowych, żebym musiał jak najkrócej nosić moje rzeczy. Gdy wyłączyłem silnik, znowu spojrzałem tęsknie na drogę, w stronę sadu kłobuszów, mając nadzieję, że dojrzę Sandrę. Nie wiedziałem, jak wyglądała, bo ostatnio widziałem ją niemal dziewięć lat wcześniej. Była już po trzydziestce. Przez tyle lat ludzie mogą się zmienić. Ja się zmieniłem i to na gorsze. Wyrósł mi garb, twarz pokryła mi się krostami, jakbym przechodził chorobę popromienną, a trofia mięśniowa spowodowała, że chodziłem, jakby bolały mnie pachwiny, a do tego zrobił mi się brzuch, okrągła piłka pod żołądkiem, która wydawała mi się ewenementem, bo cały tłuszcz z mojego ciała gromadził się właśnie tam. Sandra nie zmierzała jednak w moim kierunku. Przez chwilę rozważałem, żeby zatrąbić, ale to było trochę poniżej mojej godności. Postanowiłem, że sam do niej pójdę, jak się rozpakuję i zobaczę w jakim stanie jest dom. Wyjąłem z kieszeni klucze, wszedłem po trzech betonowych schodkach i stanąłem przed masywnymi, drewnianymi drzwiami. Otworzyłem je długim, ciężkim kluczem i pchnąłem. Z sieni buchnęło wilgotnym zaduchem i kurzem. Wyleciało też kilka much. Obiecałem sobie, że przewietrzę cały dom, zanim wniosę moje komputery elektronika nie lubiła wilgoci i pleśni ubrania i zapasy jedzenia też ale nie psuły się tak szybko na początku wziąłem się za zwiedzanie domu niewiele się zmieniło od momentu kiedy byłem tam ostatni raz w sieni stał ten sam co zawsze piec grzewczy na węgiel tylko odpadło od niego więcej farby pod sufitem wisiały gęste oblepione kurzem pajęczyny pełne wyssanych przez pająki muszych trucheł Udałem się na lewo, po schodach na piętro, wprost do sypialni babci. Stało tam, jak zawsze, biurko, a raczej sekretarzyk, pełen dużych szuflad po lewej i prawej stronie i malutkich nad blatem. Musiał mieć na pewno ponad sto lat. Lubiłem się nim bawić w dzieciństwie, a babcia mi nie zabraniała przy nim siadać i kolorować, o ile wszystko co wyjąłem, włożyłem z powrotem na miejsce. W pokoju było jeszcze łóżko z grubą puchową pierzyną, regał pełen półek ze starymi książkami, stolik nocny i fotel. Ten ostatni był skierowany w stronę okna, jakby babcia przez nie wyglądała. To była nowość. Pamiętałem, że kiedyś stał pod ścianą tak, żeby światło z południowego okna pozwalało babci robić na drutach. Na parapecie leżała duża latarka i lornetka. Podszedłem do okna i otworzyłem je. Gdy spojrzałem na zewnętrzny parapet, Skręciłem się z obrzydzenia. Leżały tam trzy martwe żaby. Chciałem strącić je na dół gdzieś pod dom, ale brzydziłem się dotykać tej padliny rękami. Po cholera ktoś podrzucił te żaby, zastanawiałem się. I to napięto? Musiał nimi rzucać. A może to babcia je zabiła? Dziwne. Po chwili odrzuciłem tę ostatnią myśl. Gdyby babcia zabiła żaby, to ciała byłyby wyschnięte na wiór. Minęło zbyt dużo czasu od jej śmierci. Wziąłem w końcu latarkę i strąciłem martwe płazy. I wtedy popatrzyłem na wprost. Zdziwiłem się. Sad był taki jak dawniej. Rosły tam głównie wiśnie, jabłonie i grusze. Dochodził od niego słodki wiatr, bo owoce leżały w trawie i gniły. Nie miał kto ich zebrać. To, co przykuło moją uwagę, było daleko za sadem. Ciemny las zmienił się. Wcześniej była to zbita masa gęstych drzew, ale teraz wyglądał tak, jakby jakiś olbrzym przytknął gigantyczne usta i wydmuchał tunel ciągnący się w głąb zbitych ciemnych drzew na kilkadziesiąt metrów. Niektóre pochyliły się, niektóre złamały, inne tylko stały się bezlistne i wyglądały na martwe, a w oddali coś lśniło i błyszczało się w słońcu. Nie mogłem uwierzyć. To musiała być woda, ale przecież najbliższy staw w ciemnym lesie znajdował się w linii prostej co najmniej 600, może 700 metrów od domu babci. Skąd woda wzięła się nagle tak blisko domu? Pomyślałem, że po prostu ktoś wykopał tam dół, może wybudował jakiś kanał w celach nawadniania. W czarnym stawie zawsze było dużo ryb, może ktoś chciał to wykorzystać. Obiecałem sobie, że jak przyniosę wszystkie swoje rzeczy, to zbadam tę sprawę bo to było ciekawe. Przez kolejne kilka godzin przenosiłem pakunki do sypialni babci. To był najlepszy pokój, duży, miał okna na trzech ścianach, które otworzyłem by się przewietrzyło, a na sekretarzyku mogłem spokojnie rozstawić moje dwa płaskie monitory. Cieszyłem się nagrania i pracę w tamtym miejscu. Oczywiście planowałem kupić dodatkowy stół, bo w końcu nie zabrałem biurka z domu, a jedynie krzesło. Na zwykłym już nie potrafiłem siedzieć bez bólu. W szafie babci wisiały jeszcze jej ubrania i nie wiedziałem początkowo, co z nimi zrobić. Chciałem je tam po prostu zostawić, ale doszedłem do wniosku, że to było by dziwne. Dlatego zebrałem je w worki na śmieci, zresztą te same, z których wypakowałem moje ubrania i wyniosłem do pokoju dziecięcego na dole. W tym pokoju mieszkał mój ojciec aż do końca szkoły średniej, po której znalazł pracę i się wyprowadził. Babcia jednak nie wyrzuciła drewnianych samochodów i klocków. Zabawek nie było wiele i teraz zapewne byłyby dużo warte. Zdziwiło mnie jednak, że na honorowym miejscu, na dziecięcym łóżku, leżały trzy porcelanowe lalki. Czyżby mój ojciec się nimi bawił? Nigdy wcześniej ich nie widziałem. Oprócz tego, pod oknem, zauważyłem kołyski dla lalek oraz małe łóżko, takie dla pięcioletniego dziecka. Kufry i szuflady, w których kiedyś leżały ubrania, były puste, więc tam przeniosłem sukienki, chustki i bieliznę babci. Prąd w domu nadal był i ojciec powiedział mi gdzie, co opłacać. Zresztą w sekretarzyku babcia zbierała wszystkie rachunki wraz z potwierdzeniami zapłaty. Zawsze regulowała je na poczcie. Ja oczywiście chciałem zmienić ten zwyczaj i płacić przez internet, chociaż po namyśle zdecydowałem, że przynajmniej za pierwszym razem pójdę na pocztę, żeby poznać ludzi. Kiedy już uruchomiłem testowo komputer i wszystko działało, zmieniłem pościel w łóżku, korzystając z poszew upranych poprzednio przez babcie i trzymanych w kufrze. Nie wiedziałem, gdzie umarła, ale podejrzewałem, że we własnym łóżku. Nie chciałem spać w tej pościeli. Nagle rozzwonił się mój smartfon. Spojrzałem na zegarek. Była już trzecia, a przecież obiecałem rodzicom, że zadzwonię, jak przyjadę na miejsce. — jak, wszystko dobrze? — zapytała matka, gdy odebrałem. — No, jestem. — Tam masz kanapki, kabanosy i jajka ci ugotowałam. I dziesięć, żebyś miał na kolację jeszcze. I co, jak ci tam? — Dobrze, rozpakowałem się już w sypialni babci. W porządku tutaj, niewiele się zmieniło. No, to dobre miejsce, dużo słońca. Nieco ta klitka, tutaj, co miałeś w betonie. Od razu ci się na buzi poprawią te krosty, zobaczysz? Głos matki brzmiał dziwnie, jakby była na krawędzi płaczu, pociągała nosem. Słuchaj, mamo. Nagle zapragnąłem zapytać o porcelanowe lalki, które znalazłem na dole. A tata to bawił się lalkami, bo znalazłem w jego starym pokoju trzy lalki. To nie jego, odparła. Ale zaraz potem zaczęła mówić głośniej, jakby chciała przykryć potokiem słów to, co jej się na początku wyrwało. Jakie lalki, co tym mówisz? A ja wiem, może to komuś chciała podarować, albo to jeszcze babci z dzieciństwa i nie miała gdzie położyć. Naprawdę to ja nie wiem, co o tym powiedzieć. Ale mów lepiej, czy ty, co jadłeś? Umiesz ty w piecu tam napalić? Bo tam trzeba normalnie drzewa włożyć, wiesz? Nie wystarczy guzika nacisnąć. Chyba że kupisz sobie jakąś elektryczną. Mamo, a kogo są te lalki, jak nie jego? A przestań! Co cię lalki obchodzą? To z nim sam rozmawiają o lalkach tyle, że on w pracy. To zadwoń jeszcze wieczorem, to pogadasz, bo ja na razie chciałam wiedzieć, czy ty dobrze dojechałeś. Do wieczora, pa! Rozłączyła się. Odłożyłem smartfona. To było dziwne z tymi lalkami. Postanowiłem, że zapytam o to ojca. Zszedłem do kuchni. W wiklinowym koszu blisko pieca leżały szczapy drewna. Pod ławą znajdowały się pocięte kawałki kory i suchej trawy na rozpałkę. Zanim jednak roznieciłem ogień, zorientowałem się, że na blacie kredensu stoi czajnik elektryczny. Odetchnąłem a więc babcia coś jednak kupiła nowoczesnego. Zaparzyłem sobie czarnej herbaty i usiadłem przy stole. Zegar naprzeciwko pieca nadal odmierzał czas. Wahadło kołysało się miarowo. Pamiętam, że babcia mówiła, że trzeba go nakręcać tylko raz na rok i że robiła to zawsze pierwszego stycznia. Zegar wisiał w tamtym miejscu od zawsze i bił jedynie godzinę dwunastą po południu. Obejrzałem resztę domu. Na dole, oprócz kuchni, łazienki i sieni, była jeszcze jadalnia. W tym pokoju spożywano posiłki w świąteczne dni, na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Na środku stał wielki stół, który zrobił mój dziadek. Ściany i sufit pomalowano na biało, a jedynymi meblami był ozdobny kufer i dwa kredensy ze świąteczną zastawą, sztućcami, kryształami, obrusami i wspaniałym samowarem stuły z posrebrzanym orłem. Pradziadek chwalił się, że ukradł go jakiemuś rosyjskiemu generałowi. Sprawdziłem jeszcze stan łazienki. Wszystko wydawało się czyste. Boiler działał, i oprócz wanny, pomieszczenie wyposażono nawet w kabinę prysznicową. Byłem zadowolony po obchodzie domu, bo miałem obawy, że ktoś się tam włamał i ukradł cenne rzeczy i pamiątki. Sądziłem, że to głównie zasługa Sandry, która pewnie zaglądała tu codziennie. Wiem, że robiłaby tak, nawet gdyby mój ojciec jej o to nie prosił. Była blisko z babcią, lubiły się. Musiałem pamiętać, by jej za to podziękować. Na piętrze, oprócz sypialni babci, znajdowała się jeszcze pracownia, w której stała stara maszyna do szycia oraz stół i narzędzia dziadka do obróbki drewna. Lubił stolarkę i większe elementy przygotowywał w drewutni przy stodole, ale mniejsze, precyzyjne prace wykonywał jedynie z fajką w zębach w wygodnym fotelu w pracowni. Lubił wtedy rozmawiać z babcią i słuchać muzyki ze starego adaptera. Niestety umarł dość młodo, nawet go nie pamiętałem. Babcia przeżyła go o ponad trzydzieści lat. Wszystkie zabawki drewniane w pokoju bawialnym poniżej były wykonane i pomalowane przez niego. Kiedy skończyłem pić herbatę, wyjąłem kanapki, które mi przygotowała matka i zjadłem je. Potem jeszcze poprawiłem kabanosami. Usiadłem w fotelu babci, tym, który był skierowany w stronę okna wychodzącego na ciemny las. Westchnąłem. Wydawało mi się, że ktoś mi nalał do nóg zimnego oleju, a do kostek przywiązał ołowiane obciążniki. Powieki same mi się zamykały. Nie walczyłem z sennością, i wkrótce zapadłem w drzemkę. Obudziłem się pół godziny później i od razu spojrzałem na ciemny las. Wydawało mi się, że ktoś idzie pomiędzy drzewami i zbliża się do wody. Pomyślałem, że to Sandra, bo osoba miała długie brązowe włosy, rozpuszczone i falujące lekko na wietrze. Próbowałem wstać, ale chociaż serce zabiło mi mocniej na myśl o spotkaniu z dawną przyjaciółką, nogi nadal były ciężkie, jakby odlano je z betonu. Nie byłem zresztą pewien, czy to ona. Na szczęście miałem moją flotylę dronów wyposażonych w kamery 4K. Pokój stykałem do szafy i wyjąłem z niej czterośmigłowca, który kosztował tyle, co stary opel ojca. Szybko rozstawiłem sprzęt na parapecie. Byłem już doświadczonym operatorem. Maszyna znalazła się w powietrzu po trzydziestu sekundach i z charakterystycznym bzykiem mknęła nad sadem babci Tosi w kierunku ciemnego lasu gdy tylko wzniosłem się na jakieś dziesięć metrów nad najwyższe drzewa widok na ekranie kontrolera spowodował że otworzyłem usta ze zdziwienia jakiś pół kilometra przed dronem zauważyłem czarny staw a raczej jego resztki bo wielki zbiornik który pamiętałem jeszcze z dzieciństwa w połowie zamienił się w bagno ktoś wykopał kanał odprowadzający z niego wodę Najpierw skierowany przez kilkadziesiąt metrów na południowy wschód, a potem skręcający na południe, w stronę domu mojej babci. Z drona widziałem to perfekcyjnie. Szedł wprost na dom, jakby chciał go przeciąć na pół. Wyglądało to tak, jakby ktoś kopał, nie zważając na drzewa, które z czasem podmyte przez wodę i osłabione przez grzyb i zgniliznę, przewracały się i umierały, może z powodu uszkodzenia głównych korzeni. Kanał z czarną wodą zatruwał las, jak odpady z jakiejś fabryki chemikaliów. Obniżyłem lot drona i ostrożnie zawisłem nad końcem kopanego kanału. Nie nad samą wodą, bo tam unosiły się chmary owadów i bałem się, że uszkodzą maszynę. Mimo, że wiele drzew już przewróciło się i gałęzie były rzadkie, to jednak musiałem zachować ostrożność. Nie widziałem już Sandry, chociaż powinna tam być. Obróciłem drona o 360 stopni bardzo, bardzo powoli. Nagle zaśnieżyło. Ekran kontrolera zakołysał się, a potem zrobił się czarny. Czekałem przez chwilę, bo czasami tak się dzieje, gdy straci się połączenie, ale nie rozjaśnił się. Nie miałem żadnych odczytów z maszyny. Kurwa! wrzasnąłem i złapałem za lornetkę, by zobaczyć, co się stało. Nic nie dostrzegłem ani drona sandry. moja zabawka była bardzo droga i jakoś udało mi się przekonać organizm, że moje nogi nie są z ołowiu. Spryskałem się środkiem przeciwko komarom, wziąłem pogrzebacz z kuchni dla bezpieczeństwa i ruszyłem do lasu. Przez sad nawet biegłem. Kilka razy poślizgnąłem się na leżących w trawie zgniłych jabłkach, więc dałem sobie spokój z biegiem. Wszędzie wokół latały osy zwabione słodyczą owoców. Przeskoczyłem płot zbity z poziomych bali i wszedłem w las. Wiedziałem, że musiałem iść prosto, jakieś pięćdziesiąt metrów, ale już po kilku krokach nie byłem pewien, czy na pewno idę w dobrym kierunku. Przez lornetkę wyglądało wszystko łatwo, ale tutaj na dole było zupełnie inaczej. Sandra! krzyknąłem, bo miałem nadzieję, że to właśnie ją zauważyłem z okna. Ciemny las. Był taki, jak go zapamiętałem. Po kilkunastu metrach zieleni mech stawał się ciemnozielony, jakby nadgniły, a pnie drzew zarastała ciemna plecha. Z gałęzi zwisała brodaczka, a na ziemi pośród przegniłych patyków ze smętnie oklapniętymi brązowymi liśćmi mościły się pęcherzyki żółtawej płucnicy. Wszystko trzeszczało i chrzęściło mi pod stopami. – Sandra, to ja, Arek! – Krzyknąłem jeszcze raz, próbując wypatrzeć dziewczynę pomiędzy pniami brzusz, olch i jesionów. Tym razem w moim głosie pojawiło się zaniepokojenie, a nawet strach. Nie odzywała się jednak, a ja, chociaż próbowałem iść prosto i szybko, straciłem pewność siebie. Żałowałem, że nie miałem kompasu, wyjąłem telefon komórkowy, ale zasięg był słaby i nie mogłem na niego liczyć, czy dobrze pokazywał kierunki świata. Robił to słabo nawet w środku miasta. Gówno pieprzone. Zakląłem pod nosem i schowałem smartfona do kieszeni. Na nic nie mógł się przydać. Komary i meszki, mimo tego, że bardzo dokładnie się wypsikałem środkiem odstraszającym owady, wciąż brzęczały mi koło uszu. Za każdym razem, kiedy spojrzałem w niebo, widziałem nad sobą kłębiącą się chmarę. Niektóre już siadały mi na rękach. Ciemny las. Szybko wyssał ze mnie całe ciepło. Poczułem gęsią skórkę na karku. Do podszytu nie dochodził ani jeden promień słońca. Wszystko wychwytywały korony drzew kilka metrów nade mną. Potarłem u siebie blednące dłonie, biorąc zimno za dobry znak. Pomyślałem, że zbliżam się do wody. Pod nogami nadal coś chrzęściło. Ale ściółka zapadała się delikatnie, jakbym szedł po błocie pokrytym warstwą liści. Powietrze stało się gęstsze, wilgotniejsze i przesycone zapachem mchu i mokrego drewna. Miałem wrażenie, że ciemny las wysunął przed siebie jęzor i idę po nim aż do jego paszczy. Strachy i lęki dzieciństwa powróciły. Teraz dopiero przypomniałem sobie historie opowiedziane przez Sandrę o ognikach tańczących między drzewami, o dziwnych szeptach dochodzących do jej okna i drzewach, które co jakiś czas otwierały się i zapraszałyby do nich wejść. Wspomnienia wypełniły mnie w jednej chwili, jakby w moim mózgu pękła jakaś tama. Przypomniałem sobie wyliczankę, którą usłyszałem kiedyś od babci Tosi, gdy napiła się wina. Tak się wtedy przestraszyłem, że uciekłem z jadalni do jej sypialni i schowałem się pod pierzyną. Wyliczankę pamiętałem jednak dobrze, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że utkwiła w mojej głowie na zawsze. Ciemny las, czarny las, żuje, gryzie na nas czas. Ciemny las, czarny las, złapie, połknie wszystkich nas. Był środek dnia. Słońce wisiało wysoko na bezchmurnym niebie, znajdowałem się zaledwie kilkadziesiąt metrów od domu, ale mimo tego poczułem, jak od lędźwi do karku, powoli jak wąż, przesuwa mi się coś zimnego. Postawiło włoski na szyi i zmroziło skórę. Zadrżałem i zacisnąłem dłoń na rączce pogrzebacza. Stalowy pręt ponad metrowej długości, zagięty na końcu pod kątem dziewięćdziesięciu stopni, dodawał mi nieco pewności siebie. Cieszyłem się, że postanowiłem go wziąć. Jak mogłem zapomnieć o ciemnym lesie jak mogłem zapomnieć, że jest to miejsce, do którego nie należy wchodzić. Powtarzał to ojciec, babcia, matka powtarzali to wszyscy ale jako mały chłopiec wchodziłem, aż zrozumiałem sam, że nie powinienem. Dron kosztował ponad 15 tysięcy złotych, ale zawahałem się, czy chcę po niego iść. Wiedziałem, że zostało mi mniej niż dwadzieścia metrów, to niewiele, ale czułem już wilgoć od wody i specyficzny zapach zgnilizny. Jakoś udało mi się jednak otrząsnąć z paraliżującego zimnego strachu i zaciskając zęby ruszyłem przed siebie. I rzeczywiście udało mi się. wystarczyło jedną nogę stawiać za drugą, wybierając miejsca, w których nie ugrzęźnie w błocie, w których mokre cuchnące gałęzie nie załamią się pod stopą, gdzie ziemia nie zapadnie się, gdzie nie poślizgnie się na zdradliwym korzeniu. udało się. dotarłem do brzegu kanału. miejsce nie wyglądało jednak na plac budowy żadnych śladów ciężkiego sprzętu koparek ani nawet odciśniętych w czarnej ziemi podeszw butów robotników rozdeptanych niedopałków papierosów które powinny leżeć wokół setkami ani butelek po wódce i piwie wyglądało to tak jakby to woda sama wdzierała się w las i pożerała ziemię nikt tam nic nie budował nawet mnie to nie zdziwiło kiedy już przypomniałem sobie czym jest ciemny las Kanał tuż przede mną był wąski na dwa metry i miał ostre brzegi, ale dalej rozszerzał się jak lejek, a brzegi stawały się łagodne. Bliżej, tuż przede mną, coś ryło w ziemi, odgarniało piach, bo spod zmąconej wody wydostawały się bąble cuchnącego gazu, a powierzchnie marszczyły niewielkie fale. Ale dlaczego? Co tam kopało? Jakieś zwierzę? Nigdy nie słyszałem o takim dziwactwie. Moje myśli powróciły jednak do drona. Po niego przecież przyszedłem. Wisiał na splątanych korzeniach drzew jakiś pół metra nad lustrem brudnej, falującej wody. Korzenie olch i brzus splątały się, tworząc coś w rodzaju siatki ochronnej. Podszedłem krok bliżej i nachyliłem się nad spienioną wodą. Skrobanie i mlaskanie pode mną stało się głośniejsze. Co jakiś czas rozlegał się chlupot, jakby skoczyła ryba. Dron nie wisiał stabilnie. Wiedziałem, że gdy spadnie w brudną, zamuloną topiel, to go już nie wydostanę, a jakbym nawet wydostał, to naprawa będzie kosztować więcej niż nowy. Musiałem działać. Szybko. Zbliżyłem się do maszyny powoli, od bocznej strony kanału. Buty zagłębiały się w błotnistej ziemi do połowy cholewki z mlaszczącym dźwiękiem. Trzymałem się jak najbliżej pni drzew, wiedząc, że tam grunt powinien być pewniejszy. Popatrzyłem w wodę. Tuż pod dronem miała żółto-pomarańczowy kolor. Coś tam kopało, wciąż kopało gwałtownie, podnosząc z dna piach. Ja pierdolę! mruknąłem. Z pnia brzozy, do której się przytuliłem, nie wyrastały gałęzie aż do wysokości pięciu metrów. Kora była gładka i nie miałem za co się chwycić, ale dostrzegłem dwa korzenie, wiszące poziomo nad wodą i ginące w ziemi po drugiej stronie kanału. Wydawały się stabilne, więc stanąłem na nich. Wyciągnąłem pogrzebacz i delikatnie zaczepiłem hakiem o jedno ze śmigieł drona. No choć malutki choć. Szepnąłem, spragniony usłyszeć swój głos, a nie tylko posapywanie ciemnego lasu i bulgotanie wody pod nogami. Próbowałem podnieść drona, ale zaplątał się mocno w korzeniach, przekrzywił się niebezpiecznie. Cofnąłem pogrzebacz, bo obawiałem się, że maszyna spadnie do wody. Musiałem chwycić go rękami. To był jedyny pewny sposób. Wbiłem palce w pień brzozy i wyciągnąłem rękę w kierunku maszyny. Brakowało dobre pół metra. Poczułem że korzenie, choć grube jak moja noga, uginają się pode mną, kutnąłem, a potem zacząłem iść na czworakach. Woda zaledwie pół metra pode mną zabulgotała gwałtownie, uwalniając smród, który zaparł mi dech w piersiach. Dostrzegłem wiry żółtego piachu. Na powierzchni wydostało się stare igliwie, kawałki połamanych patyków, szyszki i szypułki żołędzi. Podemną coś chlupotało, a ziemia na pochylonych brzegach skarpy osypywała się. Co jakiś czas odrywały się zlepione kawały czarnej ściółki, koziołkowały, rozbijając się na mniejsze i ginęły z pluskiem w wodzie. Przez długą chwilę patrzyłem na spienioną topiel podemną, jakby ktoś rzucił na mnie urok. Tam coś kopało i to tak, jakby zależało od tego życie. Nie mogłem oderwać wzroku od wirującej poniżej wody. Zahipnotyzowała mnie. Korzenie pode mną trzeszczały jednak i wyginały się, a po ścianach kanału sypała się ziemia. To mnie otrzeźwiło. Wyciągnąłem rękę, dotknąłem palcami jednego ze śmigieł drona i zacisnąłem je. Miałem go. Teraz tylko musiałem powoli i ostrożnie się wycofać. Powoli i ostrożnie. Pot spływał mi po twarzy. Korzeń obniżył się gwałtownie o pięć centymetrów i zakołysałem się nagle. Popatrzyłem w dół i dostrzegłem, że ze zmąconej toni coś się wynurza, coś czarnego i dużego. Na początku myślałem, że to kolejna gałąź albo jakiś splątany konar, ale ze spienionej, zabarwionej na żółto piachem wody, na której powierzchni pływały drobiny kory z butwiałych liści i czarnych jak węgiel batyków, wyłoniła się twarz. Była pozbawiona oczu, brązowa, zdrewniała, ale w szczękach tkwiły zęby. O kolorze zaschniętej krwi. Jednocześnie na policzkach poczułem zimny powiew, jakby dmuchnęła we mnie smorodliwym powietrzem. Zanim twarz zniknęła w wodzie, cofnąłem gwałtownie głowę. W gardle utkwiła mi lepka, zimna kula i nie mogłem przez chwilę oddychać. Język skołowaciał, a serce biło tak mocno, że pulsującą krew czułem nawet w opuszkach palców. Opanowałem się jednak i udało mi się wycofać na rozmiękły grunt między drzewami. W pobielałej dłoni trzymałem drona. Przycisnąłem go do piersi i wstałem. Ruszyłem do biegu, chciałem uciec stamtąd jak najprędzej od bulgoczącej wody, twarzy wynurzającej się z żółtawych odmentów i oblepiającego mnie jak mgła smrodu. To był błąd. Nacisnąłem na grunt zbyt gwałtownie. Nagle poczułem, że ziemia ustępuje mi pod nogami. Ciemny las, czarny las złapie, połknie wszystkich nas. Krzyknąłem z przerażenia, gdy obie nogi zapadły się, jakby przebiły styropianowy sufit. Na szczęście w jednej ręce ciągle ściskałem pogrzebacz i wrzuciłem go przed siebie. Hak zaczepił się o korzeń jednej z olch. Zgiąłem się w pół i dzięki temu wpadłem jedynie do pasa. Uderzyłem klatką piersiową o kamień, który nieszczęśliwym trafem znajdował się na wysokości mostka i straciłem na chwilę oddech. Poczułem, że obie nogi zanurzyły się aż do kolan w zimnej wodzie. Przyszedł mnie dreszcz obrzydzenia, bo nogawki spodni podwinęły mi się i na skórze poczułem coś oślizgłego, jakby zaciskały się na nich rozmiękłe palce. Coś pociągnęło mnie w dół, chwyciło za but i pociągnęło, poczułem to wyraźnie. Najpierw lekko, jakby próbowało się zabawić jak ryba skubiąca zawieszoną na haczyku przynętę, a kiedy wierzygnąłem, próbując znaleźć jakieś oparcie i podciągnąłem się na pogrzebaczu, szarpnęło mocno, zaciskając lodowatą obręcz na prawej kostce. Na szczęście żyły wypełniła mi adrenalina. Wrzasnąłem ochryple i jeszcze raz szarpnąłem się w górę. Tym razem odrzuciłem drona na metr przed siebie w gęstych chrust i podciągnąłem się na obu rękach. Poczułem, że coś wilgotnego, obrzydliwego uczepiło się mojej nogi. Słyszałem pod sobą chlupot, plusk, bulgot i syczenie. To ostatnie przypominało prychanie wściekłego kota. Wierzgnąłem drugą nogą i uderzyłem trzymającego mnie stwora. Puścił lecz ostre pazury przejechały mi po skórze. Krzyknąłem z bólu, ale udało mi się wyszarpnąć obie nogi, wyszły z ziemi z mlaskiem, jakbym wyciągał Jezus wypełnionych gęstą śliną. Przeturlałem się pod drzewa, bo zrozumiałem, że przebiłem strop tunelu, który ciągnie się pod ziemią. Gdy osiągał odpowiednią szerokość, zapadał się i na górze pozostawiał jedynie splątane korzenie drzew. Chwyciłem drona, Przyciągnąłem go do piersi, potem podniosłem ostrożnie i zacząłem biec. Za plecami miałem kanał, wyciągający się w moją stronę jak wilgotny jęzor. Dzięki niemu wiedziałem, w którym kierunku mam biec. Ja pierdolę nigdy już szepnąłem, tuląc drona do piersi. Już nigdy do tego pieprzonego lasu, do tego pierdolonego, śmierdzącego lasu. Ciemny las połknie nas, ciemny las żuje nas. Poczułem ból, coś wbiło mi się w stopę. Popatrzyłem na prawą, mokrą, niemal do uda nogę. Dopiero teraz zauważyłem, że to, co złapało mnie za nogę, ściągnęło mi but i to razem ze skarpetą. Po obu stronach łydki ciągnęły się krwawe szramy. Zachciało mi się płakać, ale na szczęście biegłem dalej, niemal na jednej nodze, bo bałem się stawać całym ciężarem ciała na tej bez buta. Strach dodawał mi sił, i wkrótce przestałem za sobą słyszeć bulgot ich lub od wody. Pozostał tylko ciężki zapach ciemnego lasu, splątane gałęzie i zagradzające mi drogę hałdy chrustu i kolczastych gałęzi. Haczyły o moje spodnie i kurtkę. Gdy do sadu, zostało jedynie dziesięć metrów i widziałem już oddzielającą go od lasu wąską gruntową drogę, coś mignęło mi między drzewami, jakaś postać. Zwolniłem. W płucach rzęziło mi, czułem, że twarz spurpurowiała mi od wysiłku, ledwo łapałem powietrze. Arciu, to ty? Usłyszałem damski głos. Poznałem go. Nawet po tylu latach poznałem głos Sandry Kłobusz. Była też jedyną osobą na świecie, która mówiła do mnie, Arciu. Tak idę. W lesie byłem, wystękałem. Chciałem, by moje słowa zabrzmiały naturalnie, ale głos miałem ochrypły, dyszałem. I Sandra od razu zorientowała się, że przeżyłem coś strasznego. W końcu wygrzebałem się z zarośli i stanąłem na drodze. Byłem brudny, mokry, spocony, podrapany i zakrwawiony, ale cieszyłem się. Stanąłem na środku drogi. Piach i kamienie były ciepłe od słońca. Gdy zobaczyłem Sandrę, niemal zakręciło mi się w głowie. Była taka piękna jak wtedy, osiem lat temu. Spodziewałem się, że się rozstyje, zgrubieje od pracy na wsi. Ale była wiotka jak kiedyś, ubrana w luźne dresowe spodnie, sportowe buty, ale dość elegancką koszulkę polską nieżykiem. Włosy związane w kucyk, długie do ramion, lśniły jej, odbijały się w nich promienie słoneczne, jakby natarła je woskiem. Wyglądała pięknie. Nie uśmiechała się jednak. Jej twarz była wykrzywiona niepokojem, a nawet strachem. Boże, ty krwawisz, wbiła wzrok w moją stopę. Jej oczy zrobiły się duże ze strachu. Również spojrzałem na nogę. Trzy bruzdy na łydce wypełniły się krwią, która spływała po skórze i wsiąkała w piach. Teraz kiedy poczułem się bezpieczniej i panika, która ogarnęła mnie podczas szaleńczej ucieczki, odpuściła, poczułem pulsujący ból. To nie było zwykłe drapnięcie. Coś wyżłobiło mi na łydce głębokie bruzdy. To, to, Jąkałem się. Ja nie wiem. To... Sandra podbiegła do mnie, objęła mnie w pasie, a moją rękę owinęła sobie wokół szyi, by dać mi oparcie. Poprowadziła mnie powoli przez sad w stronę domu. Uspokoiłem się stopniowo. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Zapewniła. Wiem, gdzie to Tosia miała apteczkę i leki. Opatrzę ci to, żeby się nie wdało jakieś paskudstwo. Przekuśtykałem przez sad w milczeniu, starając się przestać syczeć i stękać z bólu. Ciągle trzymałem przy piersi drona, jak jakiś najcenniejszy skarb. Zapomniałem nawet jej podziękować w takim byłem szoku. Sandra również powstrzymała pytania, chociaż musiała mieć ich bardzo wiele. Siadaj na ławie przy piecu, poleciła, gdy weszliśmy w końcu do domu. Odłożyłem drona na fajerki i dopiero wtedy odzyskałem rozum. Dziękuję ci, Sandra. Dziękuję ci bardzo. Bez ciebie to dobrze, dobrze, przerwała mi. W jej rękach pojawiła się apteczka. Znalazła ją tak szybko, jakby była we własnym domu. Wyjęła środek odkażający. Data ważności minęła ledwie miesiące temu, mruknęła, odczytując drobny druk. Ale co tam? Nie szkodzi, a przy takich rzeczach trzeba działać szybko. Kucnęła. I obficie spryskała moją chuderlawą łydkę. Nie zapiekło, ale poczułem przyjemne ciepło. Płyn nagrzał się do temperatury pokojowej, a moja skóra była jeszcze przemarznięta. Masz jeszcze gdzieś jakąś ranę? Zapytała i spojrzała mi w oczy. Była w nich troska i zmartwienie. Nie pamiętam, by kiedykolwiek ktoś patrzył na mnie w taki sposób. Poczułem przyjemne ciepło w piersi. Tak. Wtedy właśnie wróciła uśpiona miłość, jaką darzyłem Sandrę już od dzieciństwa, kiedy pierwszy raz wyszczyżyła do mnie zęby. Byłem starszy o trzy lata i wydawała mi się bobasem, ale polubiliśmy się od razu. I teraz wszystko wróciło. Tak jak zapomniałem o strachu ciemnego lasu, tak samo zapomniałem o cieple i radości płynących ze spotkań z Sandrą. Kiedy wracaliśmy ze wsi, zawsze odchorowywałem rozstanie. Spotykaliśmy się rzadko, ale tęskniłem za nią tygodniami. — Arciu, masz jeszcze jakąś ranę? — powtórzyła pytanie, bo odpłynąłem myślami i pewnie oczy rozmaśliły mi się, jakbym tracił przytomność. Musiałem zachować resztki godności. — Tak, jakbyś mogła sprawdzić na spodzie stopy. Tam mi się coś wbiło. Uniosła mi ostrożnie nogę i zmarszczyła nos. — No wbiło się i nadal tam siedzi — Poczekaj, tylko pójdę umyć ręce, bo będę musiała to wyjąć palcami. Pobiegła do łazienki. Popatrzyłem za nią oniemiały. To była moja Sandra, o której śniłem, za którą tęskniłem i o której marzyłem. Nic się nie zmieniło. Usłyszałem, jak odkręca wodę i energicznie szoruje dłonie. Mruczała coś pod nosem, ale nie mogłem rozróżnić słów. Kiedy wróciła, chwyciła moją zakrwawioną stopę za palce i wyrwała z niej coś gwałtownie. Kawałek szkoła, syknęła ze złością. Tam nie tak głęboko w lesie, kiedyś chodzili i popijali. Potem oczywiście musieli rozbić te butelki dziady. Krew popłynęła obficie, a Sandra znowu spryskała mi skórę środkiem antybakteryjnym. Zrobiło mi się głupio. Wcześniej, jako dziecko, nie byłem taką fermą. To ja zaciągnąłem ją kilka razy do ciemnego lasu i również miałem kilka głupich pomysłów na zabawy, jak na przykład wspinanie się po maszynie do ustawiania stogów pełnej ostrych zębów i skakanie z jej czubka w słomę. Nie byłem oferą. Dziękuję, dra. Urwałem. Nawet nie pamiętałem, że tak właśnie nazywałem ją w dzieciństwie. Spojrzała na mnie zdziwiona, i miałem wrażenie, że na jej policzkach pojawiły się pąsy. Uśmiechnęła się tak jak kiedyś, a pod oczami utworzyły jej się pulchne kule. Dziękuję, ale teraz pójdę sam do Łazienki i sobie wymyję te nogi mydłem. Wpadłem do tego dziwnego kanału, wiesz, tego, co tam się tworzy w lesie i coś mnie cholernie podrapało chyba jakieś korzenie. Postanowiłem nie mówić jej prawdy o tym, co się stało. A może już sam prawdę zacząłem zastępować bardziej prawdopodobnymi i wygodniejszymi kłamstwami. Wiedziałem z doświadczenia, że odpowiednio długo powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Można zapomnieć prawdę i wstawić na to miejsce kłamstwo i ludzie robią to cały czas, bo tak wygodniej. A ja byłem wygodny. Pokuśtykałem do łazienki, a Sandra wzięła apteczkę i poszła za mną. Wlazłem do wanny i usiadłem na jej krawędzi. Podwinąłem nogawki, najpierw spłukałem grubszy brud, a potem natarłem skórę mydłem. Gdyby nie było Sandry, to bym przy tej czynności syczał i stękał i zabierał się do piekących jak diabli wypełnionych strupem brusty z odpowiednim szacunkiem, ale chciałem jej pokazać, że jestem mężczyzną. — Usłyszałam, jak krzyczysz w lesie — powiedziała nagle. — To ty krzyczałeś, Sandra? — westchnąłem i pokiwałem głową. Właśnie do ciebie szłam. Rano musiałam zawieźć mamę na wizytę do lekarza, i dlatego cię nie odwiedziłam. Powinniśmy zapisać swoje numery telefonów, wtedy będzie łatwiej. Serce podeszło mi do gardła i poklepałem się po prawej kieszeni. Odetchnąłem. Gdybym zgubił komórkę, musiałbym wrócić do lasu. Musiałbym! A na tę myśl zemdliło mnie ze strachu. Wymieniliśmy się numerami. To dziwne, że wcześniej sobie ich nie podaliśmy, prawda? Zauważyłem, siląc się na normalny ton. Na czole zebrały mi się krople potu. Cała noga piekła, jakbym wsadził ją w ogień. Niedziwne. Ty byłeś tam, ja byłam tu. Po co szarpać się nawzajem? Odparła. Zawsze była taka praktyczna. Podziwiałem to w niej. Ale teraz jest sens, bo będziesz moim sąsiadem i przydasz się. Męska ręka to jednak męska ręka. Sama wszystkiego nie umiem. No i damska ręka to jednak damska ręka. Odwdzięczyłem się. Też wszystkiego nie umiem. Roześmiała się. Nie wiedziała, że ja umiem o wiele, wiele mniej niż ona, no chyba że chciała, żebym zrobił coś z komputerem. Do tego się nadawałem. Nie sądziłem jednak, że to miała na myśli. Z męskich czynności potrafiłem jedynie odkręcić słoik. I to raczej taki mały i słabo zabekowany. Wyciągnąłem nogę z wanyny, a Sandra czekała już z bandażem. Miała w ręce płyn antybakteryjny, którym znowu spryskała rany. Potem sprawnie obwiązała stopę, a bruzdy na łydce cierpliwie zalepiliśmy plastrami. Dopiero teraz, w jasnym świetle żarówek, zauważyłem, że się jednak zmieniła. Życie na wsi to nie idylla. Palce u rąk jej zgrubiały od pracy. Paznokcie miała krótkie i zniszczone. Była nadal szczupła, ale wyrobiła sobie mięśnie obręczy barkowej. Szyja również wydawała mi się grubsza. Dostrzegłem też pierwsze zmarszczki w kącikach ust i kurze łapki wokół oczu. Słońce nie służyło skórze. To już nie była dziewczyna, którą widziałem lata temu, ale kobieta i to taka, która wiele przeżyła. No i po wszystkim, mruknęła, przyklejając ostatni plaster. Jesteś załatany, uśmiechnęła się. Lubiłem patrzeć wtedy na jej policzki. Po chwili jednak spoważniała. A teraz powiedz Arciu, co ty tam robiłeś? Nie pamiętasz, że do ciemnego lasu się nie wchodzi? Nie pamiętasz, co robi ciemny las? No, nie pamiętałem. Miałem wrażenie, że tam jesteś. Chciałem sprawdzić. Eh. A... Pokiwała głową. On tak czasem robi. Kto? No las. Popatrzyła na mnie takim wzrokiem, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. On potrafi udawać u ludzi, ale dzięki temu... Wyjęła z kieszeni telefon komórkowy i pomachała nim. Już nas więcej nie oszuka. Jak będę miała wrażenie, że jesteś w lesie, to zadzwonię i tak samo ty zrób. I to nie jest żart. Pokiwałem głową. Przed Sandrą nie trzeba było udawać, ale nie wlazłem tam od razu. Tylko najpierw poleciałem dronem, wytłumaczyłem. I jak się wzniosłem, to zobaczyłem ten kanał. Kto to wybudował? To do melioracji pól? Wzruszyła ramionami. Arciu, tego nikt nie budował. To jęzor stawu. On sam go wywalił i płynie tam, gdzie chce. To chyba w takim razie jakiś ewenement na skalę światową. Próbowałem się roześmiać, ale przypomniało mi się syczenie i mlaskanie tego czegoś, co kopało pod wodą. Rana na nodze nadal pulsowała bólem. No, nie wiem, może tak, nasz las jest niezwykły. I czarny staw też zawsze był niezwykły. Nie widziałeś w tym kanale tej kłębiącej się na żółto wody? Przełknąłem ślinę. No, tak, Sandra musiała widzieć to, co ja już dawno temu. W końcu mieszkała w tej wsi i na pewno nie bała się wejść do lasu. Traktowała go z szacunkiem, ale się nie bała. Była ciekawska. No, widziałem, przyznałem. No to, co tam się stało? Opowiedz mi wszystko. Dobrze, tylko chodźmy do sypialni, może. Tam mam pokój do. No, chodź. Weszła ze mną po schodach. Usiedliśmy na łóżku, blisko siebie. I wpatrując się w podłogę, opowiedziałem jej wszystko. Aż do momentu, kiedy spotkaliśmy się na ścieżce. Oni mówią, że to kopią ryby, bobry jakieś. I to, co mieszka w stawie. Wytłumaczyła, że wydłubują pędraki z ziemi. Jakieś pożywienie i większe zwierzęta też. I w taki sposób kopią. To bzdury jakieś. No bzdury, ale takie stanowisko jest lasów państwowych... Bo przecież leśnicy zauważyli to. Prawda jest jednak taka, że oni boją się ciemnego lasu jeszcze bardziej niż mieszkańcy wsi. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zginęło tam dwóch leśniczych z tego leśnictwa. Jest duże i obecny leśniczy, nawet tu nie zagląda. Nie kręci się wokół czarnego stawu i jęzora, który ten staw wytworzył i dlatego żyje już pięć lat. Po poprzednich sług zaginął po maksymalnie trzech. I co. Mówią, że to naturalne zjawisko. Mówią, że to rzadkie, ale takie rzeczy się zdarzają, szczególnie, że tam podobno jakiś taki układ skał, bla, 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 naprężenia jakimś z takim naukowych bzdur to podparli i powiedzieli, że i tak planują rozszerzyć rezerwat czarnych wód o ten odcinek i nie mają zamiaru ingerować w naturalne procesy leśne. Co to za pieprzenie? przekląłem. To, co tam się dzieje, z naturalnym procesem w lesie, ma tyle wspólnego, co budowa autostrady. Ty to wiesz, ja to wiem, ale im się opłaca schowanie głowy w piasek. Nigdy by tu nie zrobili rezerwatu, ale tak, na papierze będą mieli dobrze i nie będą musieli tutaj robić wycieczek i nadstawiać karku. Już sobie wymyślili, że to stoja jakiś ptaków wodnych, które trzeba chronić. Wstałem i pokuśtykałem do okna. Popatrzyłem na ciemne drzewa. Musi być jakaś przyczyna, mruknąłem. Przecież ten kanał nie zaczął się robić bez żadnego powodu. Odwróciłem się i spojrzałem na Sandrę. Wbiła wzrok w deski podłogi. Wyglądała tak, jakby coś ją męczyło. I otworzyła usta, ale w końcu nic nie powiedziała. Westchnąłem i usiadłem na fotelu. Patrzyłem w las. Nastała cisza. Wróciło moje poprzednie zmęczenie. Powieki same mi się zamykały. Znalazłam to się właśnie na tym fotelu, co siedzisz. Sandra nagle przerwała ciszę. Obejrzałem się na nią. Tosia właśnie na nim umarła, patrzyła na las, tak jak ty. Nie przestraszyłem się, ale z jakiegoś powodu nie miałem ochoty już tam siedzieć. Wstałem i oparłem się o parapet. Znalazłam ją szybko bo zaglądałam do niej, chociaż ona nie bardzo chciała. To się nie była w dobrym stanie. Ona w ostatnim roku. coś jej się stało z głową, ale to podobno zdarza się dość często. Demencja? Alzheimer? Nie, właśnie nie. Pamięć miała doskonałą, i jak się z nią rozmawiało, to miała ostry umysł, ale nie była już zainteresowana zwykłym życiem. Jak do niej przychodziłam, to wydawała się tylko czekać, aż sobie pójdę. Była ciągle zmęczona i bez energii. A wcześniej normalnie mogłam z nią pogadać, bo moja mama to już czasem nie poznaje. Z nią już nie mogę. Traci szybko wątek, zapomina. Pokiwałem głową, podszedłem do mojego komputerowego krzesła na kółkach, które postawiłem przy sekretarzyku i usiadłem na nim. Znowu milczeliśmy długą chwilę. Tyle komputerów i monitorów przywiozłeś? zapytała. Na wakacje jakieś dłuższe jesteś? Nie, to nie wakacje, odparłem. Będę tutaj mieszkał. Przez chwilę w jej oczach zaiskrzyła się autentyczna radość, taka dziecięca, rozpierająca w środku, którą trudno napotkać u dorosłych ludzi. Nie mogła również powstrzymać uśmiechu. Zaraz jednak uśmiech się zmniejszył i odwróciła głowę. Jakby wstydziła się swojej radości. Będziesz mieszkał, aż nie sprzedasz domu pewnie. Jasne, żeby lepiej sprzedać to tu trzeba by jakiś mały remont zrobić. Rozejrzała się wokół, popatrzyła na sekretarzyk i starą szafę. Ale ten dom ma duszę. Na pewno dostaniesz dobrą cenę. Starszy ci na wkład własny na kawalerkę w Warszawie. A z ziemią jak sprzedasz, to pewnie i na połowę tej kawalerki. Będziesz sam sobie mógł mieszkać jak król. Nie, nie zamierzam sprzedawać. Zapewniłem ją. Sprowadziłem się tutaj na stałe. Co najmniej na kilka lat. Babcia mi zapisała ten dom i ziemię w spadku. I ja zamierzam tu pomieszkać. Widzisz przecież, że nie wyglądam zdrowo. Może życie na wsi mnie trochę podniesie. No tak. parsknęła nagle szczerym śmiechem. Jesz za dużo tego świństwa. Wskazała na trzy zgrzewki energetyków postawione obok szafy razem z batonami białkowymi i paczkami ciastek. Nigdy nie miałeś wcześniej problemów z serą, nawet jako nastolatek, Arciu. No, nie wiem, ale ja pamiętam dobrze. To ja na Twój przyjazd pudrowałam pryszcze. Ty nie musiałeś. Pudrowałaś pryszcze? Żartujesz, nigdy żadnych pryszczy u Ciebie nie widziałem. No właśnie dlatego, że pudrowałam. Policzki jej pokreśniały. Znowu wyglądała jak mała dziewczynka. Poprawiła włosy i przez chwilę myślałem, że koniec kucyka wpakuje sobie do ust. Zawsze tak robiła, jak była dzieckiem, a później nastolatką. Nie jedz tego świństwa, Arciu. Możesz przychodzić do nas na obiady. I to codziennie. Moja mama może ma demencję, ale gotowanie chyba mieści się u niej w innym miejscu w mózgu. Robi świetny rosół, pierogi z mięsem i kotlety. Na pewno przyjdę. Zapewniłem. Pamiętam jej pierogi. Z chęcią dostarczę wszelkich składników, bo tak na darmiaka z gębą to mi wstyd. Uśmiechnęła się i pokiwała głową. Ale jak to się stało z babcią Tosią? zapytałem. Chorowała jakoś? Coś było po niej widać? Twarz Sandry spoważniała. Nie, była zdrowa, tylko tak jak mówię, taka przygaszona, jakby ciągle na coś czekała. I od zwykłego życia oczekiwała jedynie, by przeminęło. I im bliżej śmierci, tym to było bardziej widoczne. Dziwne, bo nigdy taka nie była. Przynajmniej ja nie pamiętam. Mhm. I umarła na tym fotelu. Jak przyszłam, to tam siedziała. Aż mnie dreszcz przeszedł, jak sobie przypomniałam. Dlaczego? Bo wyglądała, jakby się czegoś wystraszyła. Coś tam zobaczyła chyba za oknem. I ten wyraz przerażenia zastygł jej na ustach. Nawet nie wiem jak to możliwe. Chyba mięśnie powinny się rozluźnić w chwili śmierci, ale z jej mięśniami to się nie stało. Miała szeroko rozwarte oczy, otwarte usta i twarz wykrzywioną strachem. Dłonie zacisnęła na poręczach tak mocno, że musieli je potem odginać łomem. Widziałam to. Innej osobie bym w to nie uwierzył. Ale wiedziałem, że Sandra by mnie nie okłamała. Ona nigdy nie lubiła kłamać, nawet jak była dzieckiem. Zawsze wolała szorstką, gorzką, a czasem nawet bolesną prawdę. I nic nie mówiła o tym lesie? zapytałem, bo patrzyła na las, prawda? Raz jej się wyrwało, że wieczorem ma spotkanie. Potem, jak dopytywałam o co chodzi, to powiedziała, że nie u niej, ale że idzie do wsi. Ale wiedziałam, że to nieprawda. Miała spotkanie u siebie w domu i od czasu ojca, nigdy mnie i matki, nie zapraszała na wieczór do siebie. Wcześniej bywałyśmy często, ale potem już nie. Myślisz, że ktoś tu przychodził? Może przychodził, a może tylko jej się wydawało, że przychodził. Wzruszyła ramionami. Podszedłem do okna i wpatrywałem się długo w las. Mówiłaś, że zmieniła się od czasu ojca. Co miałaś na myśli mówiąc o czasie ojca? No, od śmierci ojca. A, skarciłem się w duchu, powinienem się domyślić. Wiesz, że mój ojciec był wędkarzem, prawda? Zapalonym wędkarzem. Tak, pamiętam. Pierwszy raz poszliśmy przecież nad czarny staw właśnie z nim. I staliśmy wtedy na tym pomoście, a on łowił cały dzień. Pamiętam, jak rzucałem kamienie w wodę. Nadal jest ten pomost? Nie, tamta część stawu niemal wyschła. Zamieniła się w bagno. Ale przepraszam, przerwałem ci. Od jakiego czasu babcia to się zmieniła? Bo do tego zmierzałaś, prawda? Chciałaś to powiedzieć. Sandra westchnęła i pokręciła głową. Normalnie bym ci tego nie powiedziała ale przeżyłeś dzisiaj to, co przeżyłeś i dlatego pewnie nie pomyślisz, że jestem stara, zabobonna wieśniara. Chodzi o tę kość, co ją znalazł ojciec w stawie. Kość? Ludzką kość? Nie, taką drewnianą, do gry. Sześcienna, taka normalna kość, ale bez kropek, a zamiast niech z wyciętymi w drewnie płaskorzeźbami. No i duża, taką miała ściankę od początku nadgarstka do końca mojego najdłuższego palca pokazała mi swoją dłoń, żebym zwizualizował sobie wielkość kości. O, dziwna. To takie wielkie kiedyś były? No dobra, ale co z tą kością? Mów, mów, bo ci przerwałem. Ojciec ją przyniósł jakiś rok temu na wiosnę. Znalazł ją w stawie. Łowił na spinning, to znaczy tak, że ten haczyk sobie płynie i ją zaczepił na dnie i wyłowił. Haczyk się zaczepił w jednej ze ścianek bo ta kość na każdej ze ścian miała takie głębokie, naprawdę głębokie płaskorzeźby. Ciężka była, jakby w środku ktoś ołów zatopił. Ojciec myślał, że rybę holuje. Dziwna rzecz. To była jakaś stara zabawka? Nie, to nie była zabawka, ale ojciec ją wziął. Nie wyrzucił od razu, bo pomyślał, że właśnie się spodoba Tosi. Wiesz, że ona miała te swoje artystyczne ciągoty. Pomyślał, że zrobi jej prezent. Ale... Wtedy właśnie Tosia miała ten wypadek jej pękła kość miednicy, jak się poślizgnęła. Leżała w szpitalu miesiąc i dał jej ją dopiero jak wróciła. Ale o co chodzi z tą kością? No mniej więcej od tej pory się zmieniła. A mój ojciec następnego dnia poszedł na ryby i utopił się w stawie. Tak mówili, bo znaleźli na pomoście jego sprzęt. Ciała nie znaleźli, ale ja wiem, że się nie utopił. Bo staw już wcześniej ożył. On ożył, jak ojciec zabrał mu tę przeklętą kość. Sandra pobladła i wargi jej drżały. Patrzyła zamglonym wzrokiem w stronę okna i dalej na ciemny las. Staw ożył? Zdziwiłem się, ale przecież nie powinienem po tym, co przeżyłem ledwie godzinę wcześniej. Tak, ale co się dziwi? On już wtedy zaczął wystawiać jęzor po tę kość, zaraz po tym, kiedy ojciec ją wyłowił. Wtedy zaczął drążyć. Poszłam tam specjalnie. Najpierw sięgał jęzorem w stronę naszego domu. Tam kanał nie wygląda tak prosto, bo go zniekształciły drzewa i ziemia się osypała, i przepływająca dalej woda poszerzyła go w kilku miejscach, ale na początku zmierzał w stronę naszego domu, tam gdzie była kość, a kiedy kość przekazał Tosi, to skręcił na południe i ciągle tu zmierza. Bo kość jest nadal w tym domu. Ale dlaczego wtedy dopiero go utopił? Ten Staw, to w tamto miejsce twój ojciec nie chodził na ryby przez miesiąc? Nie, chodził prawie codziennie, ale nie rzucił kością. A o to chodziło, że rzucił. A kiedy rzucił? Jak dawał ją Tosi to tak dla zabawy bardziej i przez przypadek. Tosia siedziała po drugiej stronie stołu, a on wyjął tę kość ze szmaty, bo wcześniej oczyścił ją z piachu, wydłubał kamyki i wodorosty i natarł tłuszczem. Drewno było ciężkie, dębowe. Nie trzymałam jej w ręku, ale czuć to było po odgłosie, z jakim doczyła się po blacie. I zatrzymała się przed Tosią. I ja widziałam, co tam było. Wtedy myślałam, że to nie ma znaczenia, ale kiedy ojciec zniknął, to już wiedziałam. Co tam było na tej ściance? Co ją wyrzucił? Ktoś tam wyrzeźbił twarz czegoś potwornego. To była twarz człowieka, ale z dużymi oczami. I miał otwarte usta, bezzębne usta, z językiem usta, które zajmowały większość twarzy, a w tych ustach była woda. Czarny las połknie nas, pomyślałem. Czy myślisz, że wylosował dla siebie śmierć? Sandra pokiwała głową. Jestem tego pewna. Następnego dnia poszedł nad Staw, tak jak setki razy w swoim życiu i już nie wrócił. Ja nie wierzę, że spadł z pomostu i się utopił. On nie pił tam wódki na rybach, nigdy nie pił. A jakby wpadł, to przecież ciało by się unosiło na wodzie. Staw jest duży, ale tam nie ma wiatru. Ciało byłoby w pobliżu pomostu. Wielu ludzi tam szukało. Nawet ponton przynieśli policjanci. Nurek był, ale ciała nie znaleźli. Sprzęt wędkarski był na brzegu, ale wędkę odnaleźli w wodzie, jakby z nią spadł. Ta wędka ich przekonała. Jakby to, że była w wodzie gwarantowało, że w nią wpadł. A głęboka tam woda przy pomoście. Wiesz, jak z tym stawem jest, w jednym miejscu płytko, ale w następnym głębina na cztery metry. I tam ciągle to dno pracuje. Ojciec znał je jak mało kto. Mówił, że czasem się zmieniało w ciągu jednej nocy. Ale co dalej z tą kością? Babcia to się ją wzięła. Sandra westchnęła i pokiwała głową. No wzięła i powiedziała, że to bardzo interesujące i że wygląda na bardzo starą. I potem ojciec zniknął i był pogrzeb i całe to zamieszanie z matką, bo bardzo to przeżyła i dopiero po dwóch tygodniach znowu rozmawiałam z Antoniną. A wtedy to już była taka inna. Nawet zagadałam o tę kość i ona powiedziała, że gdzieś jej się zapodziała. Ale jakoś jej wtedy zabłysły oczy, wiesz, jak oczy alkoholika, jak mu chcesz zakazać pić, aż zazgrzytała zębami. Wtedy zrozumiałam, że coś z nią jest. Że ta kość jest taka jak ten cholerny ciemny las. Ona należy do niego. Wtedy sobie wszystko poukładałam w głowie i zrozumiałam, co się stało z ojcem. I myślisz, że ona jest tu nadal, ta kość? I że ma związek ze śmiercią mojej babci? Na pewno ma. Przecież widziałeś, że jęzł Stawu idzie na Twój dom. Sam chcę sobie ją wziąć. Przełknąłem ślinę. Nie miałem ochoty walczyć o jakąś głupią kość. Myślisz, że jakbym miał wziął i wrzucił do Stawu, to nas zostawi w spokoju ta woda i ten stwór w niej? Myślę, że tak. Ale trzeba ją znaleźć. To duży dom i to się zna, go najlepiej. Jak ona ją schowała, to wątpię, czy... Poczekaj. Uniosłem rękę i zerwałem się z krzesła. Syknąłem z bólu, bo uraziłem poranioną nogę. Ja wiem, gdzie to może być. Jak byłem chłopcem, to jak przyjeżdżałem, to się chowała tam dla mnie prezenty. To jest w podłodze ukryte. Chodź za mną. Zeszliśmy po schodach i poprowadziłem Sandrę do jadalni. Stopa bolała, ale nie zważałem na pękające strupy po drodze wyjąłem widelec z szuflady w kuchni. Sandra nie dziwiła się niczemu. Po prostu szła za mną krok w krok. W jadalni przypatrzyłem się podłodze. Pamiętałem dokładnie, że skrytka była tuż przy kredensie. Tylko tym na wschodniej czy na zachodniej ścianie i czy kredensy stały tam, gdzie przed dziesięcioma laty. Coś mnie jednak pociągnęło w stronę tego z kryształowymi kieliszkami za szybą. Klęknąłem nad deskami w podłodze. Wyglądały tak samo jak inne. Ale już za pierwszym razem wybrałem odpowiednią szparę. Gdy podważyłem deskę widelcem, otworzyła się skrytka na zawiasach. Poczułem, że sandra nachyla się nad moimi plecami i wstrzymuje oddech. W środku znajdował się oprawiony w skórę zeszyt i coś zawiniętego w białą szmatkę. Wyjąłem to z dziury w podłodze i rozwinąłem. Naszym oczom ukazała się sześcienna kość z ciemnego drewna. Rzeczywiście ciężka! Mruknąłem, ważąc ją w dłoni. Dwa kilogramy chyba co najmniej. Chcesz podtrzymać? Pokręciła głową. Uważaj tylko z tym, ostrzegła. Uważam, dra. Nie bój się. Drugą ręką wyjąłem skórzany brulion, otworzyłem go i przekartkowałem. To był zeszyt z notatkami babci. Chodźmy na górę, Arciu. Nie ma co tu klęczeć. Dasz mi tę kość, to poniosę, dobra? Wyciągnęła rękę. Wtedy nagle poczułem złość. Miałem wrażenie, że chcę mi ją zabrać. Popatrzyłem na Sandrę gniewnie. Spoko, dam sobie radę. mruknąłem przyciskając kość do piersi. Tylko ostrożnie. Powtórzyła. Wydawała się przestraszona. I to nie tym, że upuszczę kość, ale tym, jak się do niej odezwałem. Wyczuła mój gniew. Wróciliśmy na górę i usiedliśmy na łóżku. Sandra milczała. Wydawało mi się, że nie chciała mnie zdenerwować, zachowywała się tak, jakby wiedziała, że dzieje się ze mną coś złego. Ja nie zdawałem sobie wtedy z tego sprawy. Obejrzałem dokładnie wszystkie ścianki kości, wydała mi się piękna. To było naprawdę dzieło sztuki. Nie miałem wątpliwości, że jest bardzo stara, może nawet miała tysiące lat. Wykonano ją ze szlachetnego drewna, które z upływem lat stało się czarne i lśniące jak węgiel. Płaskorzeźby na każdej ściance były schematyczne, nie różniły się głębokością wyżłobionych brust i przedstawiały twarze podobne do ludzkich, ale to nie byli ludzie. Proporcje twarzy nie zgadzały się, kształt uszu, długość zębów i wielkość oczu. To bardziej wyglądało na demony albo potwory. Sandra patrzyła mi przez ramię, gdy powoli obracałem kość w dłoniach. Miałem wrażenie, że dziwny przedmiot ma w środku płynne jądro lub ciężką, łowianą kulę. Pierwsza ścianka przedstawiała demona z zamkniętymi oczami i spokojną twarzą. Usta były zamknięte, z kącikami lekko w górze, kły ukryte, wydawał się być pogrążony we śnie. Na drugiej demon miał jedno oko umieszczone na środku twarzy i uśmiechał się, odsłaniając dwa długie do podbródka kły. Na trzeciej otwierał usta tak szeroko, jakby chciał kogoś połknąć. Usta były bezzębne, a w środku paszczy wydawała się falować woda. — To właśnie to wyrzucił ojciec, tę ściankę, uważaj! Głos Sandry drżał. Bała się. Czułem na biodrze jej ciepłe ciało. Ale miałem wtedy wrażenie, że wykorzystuje mnie, że chce mnie pozbawić kości. Arciu, musimy ją. Ja zdecyduję, co musimy! przerwałem jej ze złością i dalej dokonywałem oględzin. W dziwnie sztywnych dłoniach obróciłem kość i obejrzałem czwartą ścianę. Pod opuszkami palców wyczuwałem ciepło. Demon miał na niej otwarte przymrużone oczy i zamknięte usta. Wydawał się patrzeć z nienawiścią, jakby chciał kogoś skrzywdzić. Kolejna ścianka przedstawiała demona z otwartymi ustami, z których wystawał długi język. Leżał na brodzie. Był stanowczo za długi jak na człowieka. Oczy stwora były przymknięte, jakby smakował czegoś dobrego. Arciu, proszę, uważaj. Sandra zbliżyła się jeszcze bardziej. Poczułem jej ciepły oddech na karku. Zatrząsłem się z gniewu i zapragnąłem być sam. Wydawało mi się, że chce mi wyjąć z rąk kość, pozbawić mnie czegoś cennego, okraść. Gwałtownie wstałem i chciałem przejść na fotel. Uraziłem zranioną stopę, która zdążyła zdrętwieć. Straciłem równowagę. Wystraszona Sandra krzyknęła, bo przewidziała, co się stanie. Nie bez powodu powtarzała mi tyle razy bym był ostrożny. Kość chciała być rzucona. W jakiś sposób chciała. Upadłem na jedno kolano i chociaż trzymałem ją w obu dłoniach, poczułem, że robi się śliska, że jakaś siła wyciąga ją ode mnie. Może to było płynne jądro. Wyleciała mi z rąk. Sandra zerwała się z łóżka i próbowała ją złapać, ale trąciła ją jedynie w powietrzu i ciężka kość zadudniła od deski podłogi. Potoczyła się pod ścianę. Oboje zamarliśmy, patrząc, jak się obraca. Tańczyła na deskach, nie leciała wprost zgodnie z siłą, która ją pchnęła, ale zmieniała to ruchu, obracając się raz w lewo, raz w prawo. Zamiast uderzyć o ścianę, wspięła się lekko na nią i ruszyła wzdłuż listwy podłogowej. Zatrzymała się nagle, jakby utknęła w błocie. Spojrzałem na Sandrę. Miała wykrzywioną strachem twarz. W oczach stanęły jej łzy. Z miejsca, gdzie klęczyliśmy, widzieliśmy wyraźnie, że nie wypadło oko, ale przecież oko nie było najgorsze. To tylko kość, szepnąłem i chciałem zbagatelizować sprawę, ale w głębi serca czułem, że to nie jest jedynie kość. Rzuciłem i określiłem swój los, zdałem sobie sprawę, że kiedy ją trzymałem, czułem się ważny, czułem, że ode mnie coś zależało. A kiedy już przestała się obracać, przez moment po moim ciele rozlała się ulga, jakby decyzja, co się stanie, była już poza mną i ja nie musiałem się martwić. Sandra pierwsza podniosła się z podłogi i podeszła do kości. Stanęła dwa metry od niej, może dlatego, żebym nie był zazdrosny o mój nowy skarb. To nie jest połknięcie. Wypuściła z ulgą ściśnięte w puzach powietrze. Chociaż nikt z nas nie nazwał ścianek kości, od razu wiedziałem, którą miała na myśli. Ulżyło mi. Wstałem z kolan i zbliżyłem się do Sandry. Na kości dojrzałem ostatnią ściankę, której nie zdążyłem jeszcze obejrzeć. Twarz demona była na niej obrócona bokiem i większość miejsca zajmowało jego wielkie ucho. Demon miał zamknięte usta i był uśmiechnięty, bo w dołach brakowało gałek ocznych. Tkwiły tam tylko ciemne i głębokie otwory. To chyba nie oznacza, że coś mnie połknie, szepnąłem i otrząknąłem, bo głos miałem chrapliwy. Miejmy nadzieję, odparła Sandra. Podeszła do kości i nachyliła się. Zostaw to! Krzyknąłem o wiele głośniej, niż chciałem. Zadrżała od mojego wrzasku. Obróciła się do mnie i jej twarz wydawała się obojętna, ale wiedziałem, że dotknąłem ją bardzo tym krzykiem i zawiodłem. Znałem każdy grymas jej twarzy z dzieciństwa. Z nikim, żadną osobą nie rozumiałem się tak jak z nią i uczuć żadnej nie czytałem tak jak jej uczuć. Wiesz co, ja może sobie jednak pójdę. Ramiona jej opadły, zgarbiła się i ruszyła w stronę schodów. Poczekaj, ja nie chciałem. Dra, proszę. Nie zatrzymała się. Nie, nie, ja i tak długo. Matka mnie potrzebuje. Muszę jej pilnować, by nie zrobiła sobie krzywdy. Tylko ona mi została. Nikt więcej. Nie patrzyła na mnie, gdy to mówiła i miałem wrażenie, że jej plecy zadrżały. Rzuciła jeszcze tylko zwykłe cześć i zeszła po schodach. Czułem się paskudnie z tym, co zrobiłem. Popatrzyłem z nienawiścią na leżącą pod ścianą kość. Nawet jej nie dotknąłem. Zszedłem do kuchni i zrobiłem sobie herbaty. Byłem zły na siebie, tylko ja mogłem tak wszystko spierdolić nagle zachciało mi się drewnianego cholernego badziewia i dlatego pieprzonego badziewia, które sprowadzało na ludzi tylko nieszczęścia, nakrzyczałem na dziewczynę. A raczej kobietę, którą kochałem całe życie, tak. Tak, wtedy to wiedziałem, bo jeśli cokolwiek czułem do kogoś, to właśnie do niej. Przez chwilę rozważałem, żeby po prostu do niej pójść, przeprosić, zaoferować pomoc, ale z reguły tak było, że dobre pomysły nie trwały długo. Zamiast tego włączyłem komputer i grę komputerową. Dla mnie to było jak łyk wódki lub sztachnięcie się papierosem. Zapomnienie. Ale pierwszy raz od długiego czasu nie potrafiłem zagłębić się w rzeczywistość przedstawioną na ekranie. To były po prostu serie szybko pokazywanych obrazków, udających rzeczywistość, a ja prowadziłem postać wśród sztucznego świata, którego nie mogłem posmakować ani dotknąć, który był jedynie fasadą i moją ucieczką od problemów. Kiedy w końcu przestałem stukać w klawisze i wyłączyłem komputer, ściemniało się. Położyłem się na łóżku i wtedy wyczułem skórzany brulion babci, który leżał razem z kością w skrytce. Zapaliłem lampkę nocną i zacząłem go przeglądać. Na początku odczytywałem jedynie przepisy kulinarne, jakieś listy zakupów, lub pojedyncze zdania mówiące o tym, by wypożyczyć którąś z książek lub obejrzeć film. Były też numery telefonów do rozmaitych ludzi i powtykane między kartki papierki po cukierkach. Zapisane w notesie babci numery przypomniały mi, że mogę zadzwonić do Sandry. Wyjąłem telefon. I napisałem do niej sms z krótkimi przeprosinami. Oczywiście przed wysłaniem mój kciuk zawisł nad strzałką. Ale na szczęście przypomniałem sobie radę babci, bym kierował się emocjami. To emocje przywiodły mnie do tego domu i emocje powinny mnie w nim kierować. Złym emocją folgowałem, to dlaczego bałem się uwolnić dobre. Wiadomość poszła w Wpatrywałem się w ekran z nadzieją, że Sandra odpowie, i nie musiałem długo czekać. Odpowiedziała szybko, tak szybko, że chyba również miała telefon w ręku i zastanawiała się, czy do mnie napisać. Ona nie odczekiwała z odpowiedzią, by mnie torturować. Ona taka była. Napisała, że powinienem przyjść jutro na obiad. Poprosiła mnie również, bym nie dotykał kości. Odpisałem jej, że nie dotknę świństwa za wszystkie skarby świata i zapewniłem, że przyjdę. Zerwałem się z łóżka, zdjąłem spodnie, które miałem wciąż utytłane w błocie i igliwiu i zasłoniłem nimi tę przeklętą kość. Potem umyłem się i poszedłem spać. Zmęczenie wróciło kolejną falą, i zdecydowałem, że położę się od razu, bo gdybym zwlekał albo gapił się w telefon, to nie mógłbym zasnąć. Wszyscy śpią, chodź. Otworzyłem oczy. Przez chwilę nie wiedziałem, co się dzieje. Widziałem przed sobą jedynie czarną plamę, jakbym stracił wzrok. Gdzie jestem? Nigdy nie budziłem się w ciemności, bo okno miałem blisko latarni ulicznej i w moim pokoju zawsze było jasno. Tutaj na wsi mrok otaczał mnie jak gęsta mgła. Niebo musiało być zasnute chmurami, bo nie widziałem nawet wysuniętej przed twarz dłoni. Wszyscy śpią, chodź! Powtórzył ktoś przede mną. To był cichy głosik małej dziewczynki. Kim jesteś? Zapytałem. To ja, dyta. Nie bądź nie mądry, tylko chodź ze mną, braciszku, pobawimy się na dole. Namacałem telefon na szafce nocnej i włączyłem w nim latarkę. Przesunąłem białym światłem po pokoju. Nikogo w nim nie było. Dyta, jaka dyta? Wymamrotałem. Pomyślałem, że to musiał być sen. Ale wtedy drewniane schody na drugim końcu pokoju zaskrzypiały i usłyszałem tupot dziecięcych nóg. Ktoś zbiegał na parter, potem trzasnęły drzwi bawialni. Usiadłem na łóżku i opuściłem stopy na podłogę. Podrapana w ciemnym lesie noga bolała i swędziała. Moja rana najpewniej nie goiła się bez problemu. No chodź, Tadek! Serce zatrzepotało mi w piersi i poczułem, że coś mrozi mi kark. Mówił do mnie duch. Usłyszałem ducha i ten zapraszał mnie do pokoju zabaw. Ale jaka dyta? Skąd się ona wzięła? Tadek, to pewnie mój ojciec, babcia Tosia mówiła na niego zawsze Tadek. Poczułem, że zrobiło mi się zimno i to nie z powodu sierpniowej nocy. Po plecach przebiegały mi dreszcze, nagle na dole coś uderzyło z hukiem o podłogę. Drgnąłem i wstrzymałem oddech. No, chodź! usłyszałem z parteru stłumiony głos dziewczynki. Nudzi mi się. Musiałem tam zejść. Czułem, że duch nie chce zrobić mi krzywdy. Wzywał mojego ojca. Może mnie z nim pomylił. Zdjąłem piżamę i podszedłem do szafy. Założyłem spodnie i polar. Poczułem, że zraniona stopa spuchła i ledwo mieściła się w bucie. Z dołu dochodziły mnie odgłosy skrzypiącego konia na biegunach. Ktoś się na nim bujał. Zszedłem powoli po schodach. Na szczęście podłączyłem smartfona na noc do prądu i był naładowany. Nie musiałem się martwić, że rozładuje się i latarka przestanie działać. Dopiero na dole zorientowałem się, że przecież nie muszę używać latarki. Sięgnąłem do kontaktu i w sieni rozbłysła żarówka. Drzwi do bawialni były zamknięte, tak, pamiętałem przecież, że je zatrzasnęła. Nacisnąłem klamkę, pchnąłem drzwi i stanąłem w progu pokoju. Światło z sieni wyłoniło z mroku szafę, kolorowy dywan, kredens, łóżko, ustawione w rzędzie drewniane samochodziki oraz konia na biegunach. Jedna z porcelanowych lalek siedziała na koniu po damsku z tułowiem skierowanym w moją stronę i bujała się. Miała upiornie bladą twarz, a dłonie spoczywały jej na kolanach. Sięgnąłem do kontaktu i zapaliłem światło. Nic się nie zmieniło. Lalka cały czas się bujała, a przecież nie mogła się bujać. Ktoś ją musiał podtrzymywać, ale za koniem nikogo nie było. Zastygłem w bezruchu, niepewny co robić. Nie lubię światła, Tadek. Zgaś, bo po co ci światło w dzień? Mama się ze złości, że marnujesz prąd i nie pozwoli nam się bawić. Głos dochodził od strony konia, jakby dziewczynka podtrzymywała lalkę, ale jej nie widziałem. No zgaś i zamknij drzwi, żeby nas nie usłyszeli. Sięgnąłem do kontaktu i nacisnąłem go. żarówka na środku sufitu zgasła. Zamknąłem drzwi, ale latarkę w telefonie zostawiłem włączoną. Nie chciałem zostać z duchem w ciemności. Patrzyłem w milczeniu na konia, który samoistnie bujał się w przód i w tył. Wyschnięte deski podłogi skrzypiały lekko. Nudzi mi się, Tadek. Może pójdziemy z tą łódką, co? Zabierz łódkę, to zobaczymy, jak pływa. A jak nie, to sama wezmę. Tata zrobił ją nie tylko tobie. Jak pobiegniemy, to wrócimy przed obiadem. Nikt się nie zorientuje, że nas nie ma. Rozejrzałem się po pokoju, ale nie mogłem dostrzec żadnej łódki. To ja wezmę, jak nie chcesz, idę sama. Idziesz ze mną? Ona pływa. Pływa tak fajnie, ale trzeba pilnować, bo czasami tam wiatr zawiewa. Trzeba pilnować, staw jest głęboki. Lalka nagle spadła z konia i uderzyła porcelanową głową o podłogę. Dyta. Przestała ją przytrzymywać na siodle. Klamka obniżyła się, okno otworzyło i do pokoju wpadł zimny wiatr sierpniowej nocy. Pachniał słodko, okno bawialni wychodziło na sad. No, chodź, Tadek, chodź! usłyszałem jej głos już z za domu. Wyjrzałem na drogę. Nie miałem zamiaru iść za duchem w ciemny las. Taki głupi nie byłem. Zaświeciłem latarką przed siebie. Zobaczyłem pochylony, stary, pozieleniały płot, za nim drogę i sad. Stałem tam minutę. Wtedy usłyszałem ostatni krzyk dyty. Dochodził z daleka, spod ciemnego lasu. — Nie bądź tchórzem, Tadek! Zawsze byłeś tchórzem! Nie ruszyłem się i czekałem. Nie usłyszałem już niczego. Jedynie szum drzew, szczekanie psów gdzieś daleko. I odgłosy dochodzące z domu. Zamknąłem okno i usiadłem na łóżku. Dłonie mi się trzęsły, ale ciężar gniotący żołądek zniknął. Rozpuścił się jak bryła lodu na słońcu. Obudziłem się o dziesiątej ze zesztywniałymi mięśniami i spuchniętą stopą. Duch dyty, który odszedł w stronę lasu, nie wrócił. Wstałem, dokuśtykałem jakoś do łazienki, przeciąłem bandaż i obejrzałem ranę na podeszwie stopy. Zasklepiła się i nie dostrzegłem oznak infekcji. Wykręciłem nogę i powąchałem ją. Nie poczułem nic, co by mnie mogło zaniepokoić. Nalałem zimnej wody do wanny i wymoczyłem nieco stopę, by zeszła opuchlizna a potem znowu spryskałem ją środkiem dezynfekującym, zabandażowałem i ubrałem się. Podłużne bruzdy na łydce nie spuchły. Na próbę odkleiłem po dwa plastry na każdej. W ranie tkwił czarny strób, a skóra na brzegach była tylko zaróżowiona. Sandra wykonała kawał dobrej roboty przy dezynfekowaniu i oczyszczaniu rany. Nogi bolały mnie, zapewne od szaleńczego sprintu przez las – już dawno nie zmusiłem mięśni do takiego wysiłku. To było kompromitujące. Jak można było doprowadzić się do takiego stanu, by mieć zakwasy po trzydziestu metrach sprintu? Wróciłem na górę. Postanowiłem nie jeść śniadania, chociaż byłem głodny. Wypiłem dwa energetyki, od których mnie jedynie zemdliło, a potem próbowałem grać na komputerze. Nie udało mi się wkręcić, ciągle słyszałem w głowie słowa ducha, który przyszedł w nocy. Namawiał mnie, bym poszedł w las. Czy to był jakiś wybieg ciemnego lasu? I dlaczego? Nazywał mnie tatkiem. Mój ojciec miał na imię Tadeusz, ale on przecież nie miał siostry. Nic nie wspominał o siostrze, więc założyłem, że wychowywał się sam. Przez chwilę miałem ochotę do niego zadzwonić, ale nie zdecydowałem się na to. Zamiast tego sięgnąłem po obłożony w skórę dziennik babci. Tam zapisywała wszystko, co ważne. Pomyślałem, że może wspomniała o czymś, co naprowadzi mnie na ślad ducha. Przekartkowałem niecierpliwie pierwsze kilkadziesiąt stron i zacząłem przeglądać uważnie kartki dopiero z zeszłego roku. Natrafiałem nadal na różne praktyczne uwagi, listy, przypomnienia i notatki, aż do 17 kwietnia. Od tamtego dnia babcia przestała pisać o zwykłych sprawach, jakby świat pieczenia ciast, robótek ręcznych, telewizji i książek przestał ją obchodzić. Z bijącym sercem usiadłem w fotelu z widokiem na las i czytałem jej notatki. Na początku były obszerniejsze i pisała co kilka dni, ale potem coraz rzadsze. Ostatnią napisała dwa dni przed śmiercią, Podczas lektury całe ciało zaczął wypełniać mi lód, a serce przyspieszyło. Nie mogłem się jednak oderwać od kart, wyjaśniających, co się stało z babcią Tosią. 17 kwietnia 2022 roku. Wczoraj zginął Czesław. Dziwna sprawa, ale od razu skojarzyło mi się to z kością, którą mi podarował. Pamiętam tą twarz, z którą zatrzymała się przede mną kość, otwarte usta, a w środku woda. Poczułam też zimny wiatr, który tchnął z wnętrza tego dziwnego przedmiotu. Miałam wrażenie, że jest nasycony magią. Czesław jednak śmiał się i zbagatelizowałam tamto uczucie. 27 kwietnia 2022 roku. Nie znaleziono ciała Czesława ale uznano go za zmarłego. Uznano, że wpadł do stawu i z jakiegoś powodu utonął i utknął w którejś z głębin. Sprowadzono nawet policyjnego nurka, ale powiedział, że fauna denna jest bardzo aktywna, dno nierówne, pełno starych pni, a nawet łodzi, a woda zamulona. Poszukiwania nie miały sensu. 28 kwietnia 2022 roku Wczoraj w nocy widziałam w ciemnym lesie dziwne ognie, dawno ich nie było. Matka mi kiedyś opowiadała, że kiedy ginęli tam ludzie, to się zapalały. Duchy się cieszyły, odprawiały tańce, bo ktoś nowy do nich dołączał. Były daleko, pewnie w okolicy Czarnego Stawu. Miałam nawet wrażenie, że ktoś tam krzyczy: mężczyzna. 30 kwietnia. 2022 roku. Przyszła do mnie Sandra pierwszy raz od śmierci ojca. Nie chciałam z nią rozmawiać. Czułam się winna w jakiś sposób. Tak jakby to była moja wina, że wyciągnął ze stawu kość. Mieszkał w okolicy tyle samo, co ja. Znał historie, które opowiadali nam rodzice, a wcześniej ich rodzice. Ciemny las żuje nas. Ciemny las połknie nas. Słyszał o kiełtańskim... Jak byliśmy jeszcze dziećmi, do ciemnego lasu się nie wchodzi. Tam się nie wchodzi. 3 maja 2022 roku. Wiosna przyszła piękna. Trochę się rozchmurzyłam, kość odłożyłam do skrytki, nie chciałam na nią patrzeć. Czułam się winna i nie mogłam wytrzymać przy Sandrze. Przestała do mnie zaglądać każdej nocy wokół czarnego stawu. Pojawiają się ogniki, noce zrobiły się ciepłe. Miałam wrażenie, że mnie tam zapraszają. 16 maja 2022 roku. Tego dnia była pełnia księżyca, błędnych ogni było bardzo wiele. Od wielu dni obserwowałam ciemny las nocą. Znalazłam nawet w piwnicy wojskową Lornetkę Henryka i latarkę. Częściej spałam w dzień niż w nocy, jak wampir. To, co działo się tam przede mną nad stawem, było piękne. Pierwszy raz wyjęłam kość ze skrytki pod podłogą i postawiłam ją na parapecie. Przez przypadek stroną, którą nazywałam oko, gdy światło księżyca oświetliło ją, zauważyłam, że głęboko w środku coś się żarzy, jak rozpalone żelazo. Paliła się jednak tylko jedna strona ta z okiem. Reszta stron była ciemna. Nie wiem co mnie do tego skłoniło, ale rzuciłam nią. Potoczyła się po podłodze nienaturalnie, i niezgodnie z siłą i kierunkiem, jaki jej nadałam. Wypadła strona z okiem, tak jak przeczuwałam. Gdy tylko oderwałam wzrok od kości i spojrzałam przez okno, zobaczyłam go w sadzie. To był stary Kłobusz, ojciec Sandry. Wyglądał tak jak zwykle, w wędkarskiej kamizelce. Stał i patrzył się w moje okno. Miał bladą twarz, ale nie wyglądał jak duch. Nawet rzadkie siwe włosy rozwiewał mu wiatr. Krzyczał do mnie, bym poszła nad staw, ale bałam się. Zamknęłam okno i do końca nocy ani razu przez nie nie wyjrzałam. 20 maja 2022 roku. Dopiero dzisiaj znowu odważyłam się rzucić kością. Kłobusz nie pojawił się przez poprzednie cztery dni. Widziałam tylko ogniki. Kość świeciła się ze stron, których się bałam. Miałam przeczucie, że ona daje albo odbiera. Czasami paliły się dwie naraz, czasem jedna, czasem wszystkie. Ale zawsze jedna ze ścian odbierała. Wtedy nie rzucałam. Bałam się, że trafię na twarz z przymrożonymi oczami, twarz z otwartymi ustami wypełnionymi wodą, i twarz strachu. Krzyczącą. Wiedziałam, że przez te ściany kość odbiera. Daje przez ściany oznaczone uchem, okiem oraz tą ze snem. Zakładałam tak, ale nie mogłam być pewna. Ucho pozwalało słyszeć, oko pozwalało widzieć i słyszeć, a uśpiona twarz dawała chyba możliwość odebrania czegoś wszystkimi zmysłami przez sen. Tak zakładałam. Nie chciałam jednak ryzykować i rzucać. Gdy pali się strona, której nie chciałam. Odkryłam też, że świecące ściany kości zmieniają się podczas nocy, czasem nawet w ciągu kilkunastu minut. Dlatego czuwam całe noce. Nie chcę jednak podejmować ryzyka. Nie chcę podejmować ryzyka. 26 czerwca 2022 roku. Wczorajsza noc była wyjątkowa. I kość uczciła ją zapaleniem ściany snu i wykorzystałam to. Rzuciłam i zatrzymała się tam, gdzie powinna. Kość zawsze zatrzymuje się na świecącej ścianie. Jestem tego pewna. Na początku nic się nie działo. Wyglądałam przez okno i nasłuchiwałam, ale słyszałam jedynie wiatr i odgłosy lasu. W oddali świeciły się błędne ogniki. Po pół godzinie poczułam się jednak senna i położyłam się do łóżka. I król Stawu pokazał mi wtedy, co się stało z dytką. To nie była wina tatka, a tak mu przecież wypominałam, oskarżałam go, aż przestał mówić na miesiąc. Henryk nie, bo on miał jeszcze większe poczucie winy. Po co robił mu ten statek z drewna, taki wielki, w kółży wyglądał śmiesznie. Był wręcz stworzony na Staw i tam poszli. Ale to nie była jego wina. On nie chciał tam iść. Widać było to po jego zachowaniu. Stałam tam na pomoście. Widziałam wszystko. Słyszałam, jak krzyczał, gdy dytka nadbiegała nad staw. Widziałam, jak to się stało, jak wpadła do wody. A ja go tak traktowałam. To było niesprawiedliwe. Jak on to przeżył? On był niewinny. 13 lipca 2022 roku. Kilka razy dzwoniłam. Ale nie chciał odebrać. Dobrze mi tak, zasłużyłam sobie. Ja byłam złą matką. Rozpaczałam po niej, a o nim zapomniałam. 15 sierpnia 2022 roku. Znowu miałam szansę i ją wykorzystałam. Tym razem świeciło się oko i ucho. Rzuciłam i wypadło ucho. I przyszła do mnie. Dytka przyszła do mnie do łóżka i poprosiła, byśmy pobawiły się w bawialni. Zeszłam na parter. Usiadłam z nią i rozpłakała się, bo zauważyła, że zniknęło jej łóżko. Nie było też jej lalek i zabawek. Mówiła, że to Tadek je schował, bo często był złośliwy. Płakała, a później odeszła. 10 października 2022 roku. Miałam ochotę zaryzykować, ale się powstrzymałam. Kość potrafi odebrać życie. A ja nie chciałam jeszcze umierać. Miałam już jednak załatwione wszystkie sprawy. Dom zapisałam wnukowi, głównie dlatego, że Tadeusz by w nim nie mieszkał. Złe wspomnienia były zbyt silne. Wiem, że wnuk nie wiedział o dytce. Dytka była tajemnicą i Tadek nie chciał o tym rozmawiać ani pamiętać. Dlatego schowałam wszystkie jej rzeczy w piwnicy. Było tam wszystko, owinięte w folię. Oddałam tylko ubranka ale bączek, lalki, ich garderoba, lusterko, kołyski, łóżeczko mojej córki czekały już na nią. Ustawiłam meble tak, jak były ułożone tego feralnego dnia. Identycznie. Ale przez dwa miesiące nie miałam czystej kości. Noc w noc wpatrywałam się w jej lśniące czerwienią ścianki, ale za każdym razem, gdy kość chciała dawać, mogła też odebrać. Zawsze przynajmniej jedna ze ścianek Odbierała. W nocy jednak, między drzewami sadu, a może trochę dalej, słyszałam dytkę, jak śpiewa. Zapalałam wtedy latarkę i widziałam jej czerwoną sukienkę w białe kwiaty, jej czarne włosy. To była ona, nie mogło mi się wydawać. Moja dytka, to król Stawu, mi ją pokazywał. Chciał mi przypomnieć, jaką mogę mieć nagrodę. Na kości. Zaświecał często oko lub sen, ale zawsze z nienawistną twarzą lub twarzą z ustami wypełnionymi wodą. Chciałbym podjęła ryzyko, ale ja się bałam. Nie chciałam utonąć, tak jak kłobusz. Nie chciałam umierać. Już wtedy jednak zaświtała mi myśl, że może tam ją spotkam, w tym stawie, i tak odzyskam to, co straciłam. Pierwszy listopada Dwa tysiące dwudziestego drugiego roku wiedziałam, że w tę świętą pogańską noc kość mnie nagrodzi, i tak się stało. Już godzinę po zmierzchu paliła się tylko jedna ściana, ściana z okiem. Zdjęłam kość z parapetu i drżącymi rękami potoczyłam po podłodze. Zgodnie z przewidywaniami na górze pojawiło się wielkie oko. Nie musiałam długo czekać. Z dołu doszedł mnie śpiew edytki. Zaraz potem zawołała mnie. Ze łzami na twarzy zeszłam na dół. Była tam, szczęśliwa, uśmiechnięta. Ściskała swoje trzy lalki, mówiła, że długo ich nie widziała. Potem ułożyła je w kołyskach i zapytała, czy się z nią nie pobawię, ale takim głosem, jakby spodziewała się odmowy, bo często odmawiałam. Ale teraz nie odmówiłam. To była jedna z najszczęśliwszych nocy w moim życiu. 23 grudnia 2022 roku. Wiedziałam, że na kolejną szansę musiałam czekać do szczodrych godów i nie zawiodłam się. Cały czas jednak miałam nadzieję, że choć na chwilę kość będzie chciała tylko dawać, ale działo się to jedynie w specjalnych chwilach w roku. Wtedy była szczodra. Kiedy zobaczyłam, że z brust ściany, w której przedstawiono śpiącą twarz, tli się światło, rzuciłam ją natychmiast. Wiedziałam, co nastąpi. Od razu położyłam się do łóżka i zamknęłam oczy. Sen nadszedł szybko. Byłam w nim razem z Edytką, Tatkiem i Henrykiem. To był dobry dzień w sadzie. Zbieraliśmy owoce, a potem pracowałam z dziećmi przy ręcznej prasie, robiąc sok. Cieszyły się, piły i śmiały. To był dobry dzień, i chłonęłam każdą chwilę. I wiedziałam, że to przeszłość, ale wtedy przeżywałam go inaczej. Wtedy to była praca do wykonania, wtedy były nerwy, ale teraz wiedziałam, że muszę chłonąć każdą chwilę i każde doznanie. Ciepłe słońce na twarzy, zapach słodkich owoców, śmiech dzieci, piski, gdy uciekały przed osami, i smak świeżo wyciśniętego soku. 31 stycznia 2023 roku. Spróbowałam pierwszy raz i udało się. Twarz wykrzywiona nienawiścią i ucho, wypadło ucho. Wygrałam i całą noc mogłam słuchać, jak śpiewa i z nią rozmawiać. Dlaczego nie robiłam tego wcześniej? Może będę zawsze miała szczęście. 17 lutego 2023 roku. Dwa tygodnie to maksymalnie co mogłam wytrzymać. Wczoraj przegrałam. Znowu była twarz z nienawiścią i oko. Kiedy wypadła nienawistna twarz, podeszłam do kości z walącym w piersi sercem, a potem już nic nie pamiętam. Obudziłam się następnego dnia obolała i śmierdząca dymem. Tamtej nocy we wsi spaliła się obora. Wiele zwierząt zdechło. Na szczęście nie zabiłam człowieka. 21 marca 2023 roku. Wiedziałam, że podczas równonocy Kości okaże łaskę. Liczyłam na sen, ale zapaliła się tylko ścianka z uchem demona. Rzuciłam i znowu mogłam z nią rozmawiać i jej słuchać. 5 maja 2023 roku. Nie wytrzymam dłużej i tak nie będę długo żyła. Postanowiłam, że spróbuję, gdy będą dwa oddania i jedno branie, będę miała większą szansę. 31 maja 2023 roku. Dwa razy się udało, ale raz wyrzuciłam twarz z językiem. Nie wiedziałam, co się ze mną potem działo. Obudziłam się w ciemnym lesie, w porwanym, zabłoconym i mokrym ubraniu. Było mi tak zimno, że nie czułam rąk ani nóg. Na skórze miałam ślady drobnych zębów, jakby pogryzło mnie dziecko. W ustach czułam gorzki smak. Gdyby to było wczesną wiosną, pewnie umarłabym z zimna, ale noce były już ciepłe. Udało mi się wrócić do domu, ale chorowałam dziesięć dni. Nie mogłam stać z łóżka, miałam gorączkę i takie napady reumatycznego bólu, że poprosiłam Sandrę o pomoc. Pomogła mi, opiekowała się mną, chociaż miała na głowie również własną matkę. To dobra dziewczyna taka dobra dziewczyna kochana 22 czerwca 2023 roku znowu zapaliła się tylko jedna ścianka oko ledwo wytrzymałam trzy poprzednie dni znowu chciałam spróbować i co mi tak z życia co z tego że jem i oddycham kości dają tyle że warto Kości pozwalają żyć naprawdę. 14 lipca 2023 roku przegrałam sześć razy i robiłam złe rzeczy. Niektóre pamiętam, innych nie, ale wczoraj wypadły usta pełne wody. Byłam pewna, że to koniec. Poszłam nad Staw, bo wiedziałam, że musiałam. Przyciągał mnie. Zobaczyłam króla Stawu to do niego należy kość. On ją chce odzyskać. Dał mi szansę, bym ją przyniosła, ale jest moja, co mi zrobi. Ja nie boję się śmierci, nie boję się. To, co daje kość, warte jest bólu i tych moich nędznych dni, co mi zostały. 15 sierpnia 2023 roku. Złe rzeczy, mam na rękach krew, ale nikt nie wie, jestem śmiercią. Ale każdy kiedyś umrze. Każdy. Ostatni wpis babci mówił o tym, że każdy umrze, i ona umarła wkrótce po nim. Dlaczego jednak ukryła kości i pamiętnik? Chciałabym go odczytał? A może na to nie liczyła? W końcu jęzor Stawu zbliżał się do domu tak szybko, że jeszcze miesiąca woda zaczęłaby przenikać do fundamentów. Staw chciał zabrać to, co należało do króla stawu. Ja nie mogłem jednak na to pozwolić, bo to był mój dom. Lekturę brulionu babci skończyłem tuż przed pierwszą. Niemal spóźniłem się na obiad, na który zaproszono mnie poprzedniego dnia. Pobiegłem do domu kłobuszów i w progu powitała mnie Sandra. Nie była zła, ale zdziwiona. — Rosół zjadłyśmy same? — poinformowała, zerkając na mnie podejrzliwie. Pewnie sądziła, że kość zmieniła mnie, tak jak babcie to się. Przepraszam, ale czytałem ten brulion i to mnie tak zajęło. Ten, co znalazłeś razem z kością? Tak, nie uwierzysz, co tam było. Zmarszczyła brwi i potrząsnęła głową. Dobra, potem mama czeka. Zaprowadziła mnie do kuchni i posadziła przy stole. Ze starego magnetofonu grała muzyka lat osiemdziesiątych. Właśnie skończyła się strona i pani Maria odwróciła kasetę. Klasnęła w ręce, gdy mnie zobaczyła. Miała na sobie stary fartuch, nałożony na prostą szarą sukienkę. Nie była otyła, jak większość kobiet w tym wieku, a jedynie trochę tęższa od Sandry, uśmiechnięta i z siwym barankiem na głowie. Były do siebie bardzo podobne. W końcu mamy gości. Toż to Aruś Opieński, kolega. Zaraz podaję drugie danie. Kotlety z ziemniakami i z koperkiem. Mielone. Faworki może wieczorem zrobię. Zawsze lubiłeś faworki. Aż się biliście o nie. Mielone też lubię. Zapewniłem. Byłem tak głodny, że zjadłbym je nawet gdyby przez pomyłkę wsypała do nich szklankę soli. Podeszła do pieca kaflowego. Kotlety leżały na starej, ciężkiej patelni. Z wielkiego gara parowały jeszcze ugniecione kartofle. Chciałem pomóc przy kuchni, ale Sandra mnie powstrzymała. Pozwól jej, szepnęła. Pani Maria sprawnie nałożyła kotlety i ziemniaki na talerze, a potem przyniosła do stołu. Każdy mógł sobie wziąć, ile chciał. Surówka z ogórków z miseczką śmietany na boku była już przygotowana wcześniej. Nie żałowałem sobie. Zjadłem trzy kotlety, co wywołało wielkie zadowolenie gospodyni. Sama niemal nic nie zjadła. Jedynie kilka gotowanych ziemniaków i plasterków ogórka, nawet bez śmietany. Twarz miała uśmiechniętą, ale wzrok nieobecny. Naprawdę to był dobry obiad, pani Mario. Pochwaliłem ją. Wyczyściłem talerz, dojadając resztki mizerii. Cieszę się, że smakowało, odparła staruszka. Wstała od stołu i zebrała talerze. Czynności wykonywała mechanicznie, jakby była obecna jedynie w swoich myślach. Chciałem sam zanieść talerze do zlewu, ale Sandra położyła mi rękę na ramieniu, bym pozwolił jej matce to zrobić. Obserwowałem plecy kobiety, jak wkłada naczynia do zlewu i odkręca kran. Dobrze się trzyma, szepnąłem do Sandry. Miała bladą twarz i tamtego dnia mało się odzywała. Ma lepsze i gorsze dni, odparła, a przy gościach stara się najbardziej jak może. Takie wizyty to dla niej święto. Jeszcze jak była Tosia, to się odwiedzały i miała z kim pogadać, ale teraz nie ma. A wiesz, dlaczego dała mojej jedynej córce na imię Sandra? Pani Maria odwróciła się nagle od zlewu z zapienionym talerzem w ręku. Nie, nie wiem, odparłem zdziwiony. To słuchaj wskazała na magnetofon, z którego głośników dochodziła muzyka lat osiemdziesiątych. To Sandra śpiewa, podpowiedziała pani Maria. Uwielbiałam wtedy i nadal uwielbiam jej piosenki. I dlatego Sandra, wskazała na córkę, która kiwała głową z kwaśnym uśmiechem. Zresztą Tosia też tak zrobiła. Nazwała swoją Edyta. Mamo, syknęła z pretensją Sandra. Wiem, że miała mnie mówić, ale to się nie żyje, więc co? I tak by się przecież dowiedział. Tu chodziło o Tadzia, a nie o niego. Wiem, że mój ojciec miał siostrę, tylko nie wiem dokładnie, co się stało. Wytłumaczyłem Sandrze, żeby nie miała poczucia winy. To ja ci powiem, bo Tadzie to ci nie powie, i lepiej go nie pytaj. Zaproponowała pani Maria, skończyła myć talerze i usiadła przy stole. Kiedyś Henryk wystrugał mu łódkę i zabrali razem z dytką tą łódkę nad czarny staw, żeby ją puszczać. No i odpłynęła od pomostu. Dytka się wychyliła i wpadła. On za nią wskoczył, żeby ją ratować, bo był starszy dwa lata, ale nie dał rady. Utonęła. On ledwo dopłynął do brzegu. Ale dziewczynka opadła na dno, może coś się wciągnęło, jakiś wir i zaplątała się w czymś na dnie. Tak samo mówili przy Cześku, nie Sandruś? Że go wir wciągnął i tam się zaplątał w czym. Taki to staw. Tam dużo drzew powalonych i tam te gałęzie zostały, jak pułapki czekają. Każdy wędkarz to powie. Tam trzeba wiedzieć, gdzie rzucać, bo inaczej zaraz się plącze. No, ale Arek, nie mów ojcu. Bo to później on się miesiąc nie odzywał i nigdy nie opowiedział, co się nad tym stawem stało. Bali się że mu się w głowie pomieszało, ale potem powoli zaczynał mówić. Ale jak usłyszał, przypomniał sobie ją, to przestawał mówić, jakby mu kto głowę wyłączał. Nie chciał jeść, nic robić, tylko patrzał w dal, tak ślepo. Potem mu przechodziło, ale opieńkowie musieli zapomnieć o córce. Poprosili wszystkich, by nie wspominali, nawet go do innej szkoły wozili. No, mieli z tym. A później, jak już był dorosły, to. Nikt nie pamiętał o tym małym aniołku. Edytce, psotna była to psotna, ale taka śliczna jak moja Sandruś. Siedzieliśmy z Sandrą na ławce w sadzie. Pozieleniałe deski, nagrzane od słońca, przyjemnie ocieplały plecy. Zdjąłem buty i wystawiłem ranną nogę na słońce. Sandra przejrzała się jej. Widzę, że chyba wszystko w porządku. Oceniła. W porządku, ale boli jak idę. No, ledwo kuśtykasz. Jakoś daje radę. Patrzyliśmy przez chwilę między drzewa. Co jakiś czas z gałęzi spadało dojrzałe jabłko. Wokół brzęczały osy. Ja miałem ochotę je odganiać, ale Sandra nie reagowała nawet jak któraś usiadła jej na twarzy. Miała nerwy ze stali. Ja miastowy oganiałem się jak wściekły. Nie machaj tak, bo robią się nerwowe. Napominała mnie. Nic ci nie zrobią, jak będziesz siedział spokojnie. One nie polują na ludzi. Dobra, dobra, niby nie, ale tego. Mnie tam żadna nie urządliła, tylko raz przez przypadek, jak ją przegniotłam. Przyjrzałem się jej. Wyglądała na zmęczoną. Ja myślałem, że mam złe życie. Ale moi rodzice byli zdrowi i potrafili o siebie zadbać. Ona musiała patrzeć, jak jej matka osuwa się w chorobę, starcze otępienie i demencję. To musiało być straszne i nie miała nikogo do pomocy. I co się wczoraj stało? zapytała. Po tym jak wypadło na kości ucho. Usłyszałem siostrę mojego brata. Odparłem. Była w pokoju na dole. Chciała się bawić, a potem zapraszała mnie nad czarny staw. Namawiała mnie, by puszczać tę łódkę. Tą, co się przez nią utopiła? Tak. Bałeś się? Nie, chyba nie. Był niepokój, ale ja nawet jej nie widziałem, tylko słyszałem: no i wiem, jak działa ta kość. Skąd? Opowiedziałem jej wtedy o zapiskach babci i jak odkryła, że niektóre części coś dają a inne odbierają, że czasami dają bez ryzyka. Pamiętam, w zimę spaliła się gorgoszą stodoła, to na końcu wsi nie wiedziałam, że to Tosia zrobiła. Wszyscy myśleli, że to samo jakość elektryka, nawet odszkodowanie dostali. A później, na wiosnę, Sandra otworzyła usta, zaczęła szybciej oddychać. Jedno dziecko zaginęło, siedmioletnia dziewczynka, ale to we wsi po drugiej stronie lasu. To mogła być ona wspominała o zadrapaniach i zębach. Boże, Arciu, nie rzucaj już tą kością proszę. Złapała mnie za ramię. Nie rób tego, co Tosia. Nie martw się, nie mam zamiaru. I nie chcę się stąd ruszać, dlatego muszę iść nad staw i wrzucić to cholerstwo do wody. Może jak ten król stawu to dostanie, to każe przestać kopać ten kanał. Król stawu? Tak. Babcia wspominała, że go widziała pod koniec. Ale ja jej wierzę, że widziała. Po wczorajszej nocy wierzę w każde słowo, które napisała w tym brulionie, ona tęskniła za córką. Dlatego grała o każdą chwilę z nią. Grała swoim życiem. Kolejna osa przyleciała mi przed nosem, ale tym razem się nie ruszyłem. W tamtej chwili miałem nawet dziwne pragnienie, żeby mnie urządliła. Chciałem poczuć ból. Ale musi ci wydobrzyć nogarek. Mamy jeszcze trochę czasu. Jak nie będziesz rzucał kością, to mamy jeszcze miesiąc, zanim jęzor stawu tu dotrze. Nie, idę jutro. Nie mogę tego tak zostawić. To ja idę z tobą. Nie chcę być tu sama. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Pokiwałem głową. Liczyłem, że to powie. Bałem się sam iść do ciemnego lasu i jakby nie zaproponowała swojego towarzystwa. To wątpię, czy bym się zdecydował. Wszystko pójdzie łatwo, zapewniłem ją, ale moje słowa były bardziej przeznaczone dla mnie. To mnie na samą myśl o ciemnym lesie przyspieszało serce. Ona obok niego mieszkała, bywała w nim częściej. Ja tylko tam podejdę i wrzucę to cholerstwo do wody. Jak sobie ma tą swoją kość, ten król mi do niczego nie niepotrzebna. Po prostu to wrzucę i będzie spokój. Mam przynajmniej taką nadzieję. Sandra oparła się o moje ramię. Cieszę się, że przyjechałeś, Arciu. Z tobą jest lepiej. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, ale poczułem się wtedy bardzo dobrze. Ruszyliśmy z samego rana. Noga nadal mnie bolała, ale dobrze się goiła i opuchlizna odpuściła całkowicie. Przed siódmą wysłałem do hr w prośbę o urlop na żądanie. Spakowałem do plecaka kość, latarkę, nóż, dwa litry wody i kilka batonów, jakby mi się zachciało jeść. Wiedziałem, że staw powinien być nie dalej niż 700 metrów, co oznaczało maksymalnie półgodzinny marsz. Ale nie wiedziałem, jakie niespodzianki przygotowała nam gęstwina. Postanowiłem być przygotowany. Wyszedłem przed dom. Tam czekała już na mnie Sandra. Na nogach miała wysokie do połowy łydki gumiaki, model tradycyjny z szarym filcem. Oprócz tego dresy i mały plecak, włosy spięte w kucyk. Też włóż gumowce zamiast tego badziewia wskazała na moje trampki. Na pewno znajdziesz gdzieś w szafie takie jak moje. To się je nosiła i twój dziadek też. Każdy je tutaj ma, i to nie jedną parę. Tam w ciemnym lesie jest mokro i zaraz ci się tam brudna woda dostanie. Nie chcę, żeby ci się rana zapaskudziła. Wróciłem do domu i rzeczywiście znalazłem gumiaki w szafie z ubraniami. Nawet pasowały. Kiedy weszliśmy do ciemnego lasu, przy ściółce snuła się gęsta mgła. W oddali słyszeliśmy ptaki, ale poza tym wokół zalegała martwa cisza. Trzeszczały jedynie drzewa, i gniecione naszymi butami suche patyki. Wystawały z białego lub szarowego oparu, jak połamane od nóża gigantycznych owadów. Miałem nawet wrażenie, że niektóre się poruszają. Na początku nie mogłem się przyzwyczaić do ciężkiego zapachu, gęstego od zarodników grzybów i pleśni powietrza oraz bagiennych gazów. Nie miałem ochoty się nawet odzywać. Po pewnym czasie jednak. Przestałem go czuć. Wcześniej była tu gdzieś ścieżka do czarnego stawu, prawda? Zapytałem Sandrę. Pamiętam, że jak byliśmy mali, to nie uszliśmy. Sandra odwróciła się i uśmiechnęła. No, była i jest. Idziemy nią przecież. Popatrzyłem pod nogi, ale nie dostrzegałem żadnej ścieżki. Mech, martwe liście i wątłe krzaki wyglądały, jakby nigdy nie tknęła ich ludzka stopa. Czasami przechodziliśmy przez hałdy suchych gałęzi, w które zapadaliśmy się niemal po kolana. Przez lata coraz mniej ludzi nią chodziło i zarosła kompletnie, wytłumaczyła Sandra. Nie zobaczysz jej. To jak niby ty wiesz, gdzie iść. Po odłamanych od pni bocznych gałęziach. Zauważ, że gdzie indziej to zaczynają się już od kolan. To nie jest zwykły las. Leśnicy zostawili go w spokoju już od lat. Po dziesięciu minutach dotarliśmy do kanału. Woda w nim wydawała się stać w miejscu. Płynął prosto, ale brzeg wypłaszczył się, a niektóre drzewa przewróciły. W górę sterczały poprzygryzane przez zwierzęta korzenie. Są tutaj bobry? Zapytałem Sandrę, a ta pokiwała głową. Są i to pewnie one te drzewa powalają. Nie mogą się powstrzymać. Zęby je swędzą. Słuchaj. Teraz będziemy szli wzdłuż jęzora, w ten sposób na pewno się nie zgubimy i to przecież najszybsza droga. Skinąłem głową. Jeśli tylko będziemy się trzymali przynajmniej trzy metry od tej cuchnącej wody, to może być. Nie dziwię ci się, Arciu. Szliśmy powoli, bo teren stawał się coraz bardziej podmokły i zarośnięty. Wiele drzew leżało powalonych i zagradzało nam przejście. Napotykaliśmy je coraz częściej, niektóre były już w całości skolonizowane przez saprofityczne grzyby, które uczyniły z obłych pni jaskrawe, pomarańczowo żółto-czerwone szlabany. Kość w plecaku wydawała się mnie buść w plecy, jakby ożyła. Stała się również ciepła. Cały czas obserwowałem wodę, obawiając się, że coś wypełznie na brzeg i skoczy w moim kierunku. Im bliżej stawu, tym woda coraz częściej burzyła się i bulgotała. Niemal podskakiwałem, gdy wpadały do niej z pluskiem opadające z drzew suche gałęzie lub kawałki kory. Już blisko, mruknęła Sandra i wskazała przed siebie. Drzewa żedną. Kilkanaście metrów przed stawem jęzor zakręcił i zaczął się rozszerzać na kilkanaście metrów. Gumiaki zanurzały nam się w niektórych miejscach za kostkę. Czasami musiałem przytrzymywać cholewe rękami, by wyciągnąć nogę z rozmiękłej ziemi. Miałem wrażenie, że chce mnie połknąć. Gdy wyszliśmy całkowicie z pomiędzy drzew, zobaczyłem staw. Czarna woda była niemal nieruchoma. Brzegi porastał gęsty, ale niewysoki tatarak i gdzie niegdzie pałki wodne. W wielu miejscach na Stawie dostrzegałem też wyspy i wystające z wody pnie martwych drzew. Staw nadal był jednak ogromny, miał co najmniej półtora hektara, może dwa. Poziom wody bardzo się obniżył, zauważyła Sandra. Kiedy ostatnio tu byłam, to zaczynało się wcześniej. Jęzor zabrał wodę, nie padało, więc skądś musiała się wziąć. To gdzie chcesz to zrobić? Rozejrzałem się uważnie. Musiałem szybko podjąć decyzję, bo otoczyła nas chmara komarów. Może obejdziemy je i dojdziemy do pomostu. Stamtąd będę mógł rzucić mniej więcej w środek. Ten król Stawu nie żyje chyba w błocie na brzegu. Próbowałem zażartować, ale Sandra nie uśmiechnęła się. No dobra, to chodźmy, tylko nie podoba mi się ten zapach. Cuchnie strasznie. I te cholerne komary. Wyjąłem lornetkę i przejrzałem się łachom wyrastającym w wielu miejscach ponad czarną wodę. Tam leżą ryby jakieś i kupa gnijącego zielska. Pewnie jak gwałtownie opadał poziom wody, to wiele ryb się podusiło. Może ptaki wywlekły je i pożerały w części. — A widzisz tu jakieś ptaki? — zapytała Sandra. — Rzeczywiście, słychać je było, ale gdzieś z oddali, jakby unikały tego miejsca. Sandra przyspieszyła. Ziemia wydawała się syczeć i harczeć pod naszymi stopami. Możesz zwolnić? Nagle poczułem, że zaczyna mi się kręcić w głowie. Na tylnej ścianie gardła osadziło się coś gorzkiego. Sandra odwróciła się do mnie, ale widząc jej twarz, poczułem, że coś jest nie tak. Miała otwarte usta i chwytała łapczywie powietrze, wzrok zamglony. Nagle potknęła się i upadła na kolana. Chciałem jej pomóc, ale zamiast słów z moich ust wydobył się bełkot. Mrowiły mnie dłonie i stopy. Upadłem na twarz w grząskie błoto. Otworzyłem oczy i zadrżałem z zimna. Leżałem twarzą w czarnym piachu, blisko wody. Była już noc. Wokół widziałem martwe ryby, cuchnące ciała żab, w splątanych, zbutwiałych gałęziach i wodorostach. Usiadłem. Miałem na sobie mokry dres, ale coś zerwało mi ze stóp gumiaki. Nie czułem nóg z zimna. Na ramionach nadal wisiał mi plecak. Zdjąłem go i otworzyłem. W środku namacałem kość, ale nie wyjąłem jej. Wyciągnąłem się kierę, drugą dłonią poszukałem latarki. Kiedy ją znalazłem, zamiotłem wokół snopem światła. Byłem na jednej z łach piachu na stawie. Otaczała mnie nieruchoma jak asfalt płaska czerni. Dostrzegłem, że słupy pomostu nie są zanurzone w mule, ale otacza je kipiel. Cała woda, która była w kanale, wróciła do stawu. Wydawał się o wiele większy. W niektórych miejscach snop światła nie sięgał brzegu, a w powietrzu nie czułem już smrodu. Rozkładające się ciała ryb, płazów i podwodnej roślinności przykryła czarna woda. Sandra! Wrzasnąłem, ale głos uwiązł mi w gardle i wydobył się z niego tylko niezrozumiały charkot. W ustach miałem piach i coś śliskiego. Wyplułem to z obrzydzeniem, niemal zwymiotowałem, gdy musiałem przełknąć ślinę i poczuć tego smak. Sandra! krzyknąłem. Teraz już głośniej i wyraźniej. Głos poniósł się po wodzie. Serce waliło mi w piersi, gorąca krew ocieplała zgrabiałe palce. Wróciło mi czucie w stowach. Sandra! Nigdzie jej nie było. Spanikowałem. Nigdy jeszcze tak się o nikogo nie bałem. Poświeciłem na dwie sąsiednie łachy, do których dosięgał snop światła latarki. Błyszczały na nich łuski ryb, oślizłe, martwe ciała. Ale nie dojrzałem ludzkiej sylwetki. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie wiedziałem, co robić. Strach powodował, że zacząłem się trząść, ale nie czułem już zimna. W ciele pulsowało mi gorąco. Ciągle wykrzykiwałem imię Sandry. Nie myślałem już o niczym innym. Wszelkie myśli wyparł strach. W głowie pulsowało mi tylko imię jedynej osoby, na której mi zależało. Krzyczałem, aż zdarłem gardło. Kiedy wyczerpałem już całkowicie siły, usłyszałem za sobą bulgot i mlaskanie wilgotnego piachu. Skierowałem w tamtą stronę światło latarki. Tuż przede mną, jedynie dwa metry od brzegu łachy, z czarne jak smoła gęstej wody, zaczęła się wynurzać góra mułu. Cofnąłem się odruchowo, obawiając się, że będzie zmierzać w moją stronę. Ale ona tylko rosła i rosła. A z bezkształtnej, pełnej zbutwiałych gałęzi, szyszek i szczątków zwierząt i roślin masy zaczęła formować się człekokształtna postać. To był mężczyzna. Potężny mężczyzna z sięgającymi do połowy klatki piersiowej włosami i rękami o wiele za długimi jak na człowieka. Plecy miał zgarbione i krzywe, kości grube i był nagi. Oblepiał go czarny muł, powoli ściekał, Odsłaniając ciemnozieloną skórę tylko oczy lśniły na czerwono takim samym blaskiem jak to co było w kości. Ręce zaczęły mi się trząść. Mężczyzna przede mną był potężny i chociaż miał nogi w mule do połowy łydek przewyższał każdego znanego mi człowieka. Domyśliłem się, że mam przed sobą króla stawu. To z nim musiała rozmawiać moja babcia i krótko po tym Umarła. Oddaj to, co moje, posłańcu. zadudnił. Oddaj mi i idź do swego pana. Jego głos był mlaszczący, bulgotliwy, jakby mówił z wody. — Gdzie jest Sandra? krzyknąłem, unosząc się kierę. Król Stawu milczał. Dlatego cofnąłem się o krok, obróciłem plecak i na wilgotną ziemię wypadła kość, której pragnął. Wszystkie sześć ścian świeciło się na czerwono. Król stawu chciał coś powiedzieć, ale ja chwyciłem mocniej siekierę i z całej siły uderzyłem w kość. Ostrze wbiło się w stare drewno. chrupnęła, ale nie rozpadła się. Król stawu zasyczał. I wyciągnął długą rękę, ale muł i jego masa nie pozwalały mu na szybkie poruszanie. Uniosłem się kierę nad głowę. Kość tkwiła na ostrzu. Drugie uderzenie mogło już ją uszkodzić, może nie zniszczyć, ale na pewno odrąbać kawałek starej dębiny. Woda zabulgotała i na brzeg zaczęły wypełzać oblepione błotem człowiekokształtne postacie z wygiętymi dziwacznie ramionami, jakby ich kości zmiękły od wody, stały się gumowate. Bezkształtne, oblepione lepkim mułem obwisłe twarze wpatrzyły się we mnie. Bazury wbiły się w mulisty piach, gotowe rozszarpać mnie na rozkaz swego króla. — Oddaj mi sandrę, bo zniszczę kość! Król stawu wydał z siebie niski pomruk. Do niczego mi nie jest potrzebna. Mam wiele sług. Możesz ją mieć. Z głębiny, kilka metrów od mojej łachy, wydobyła się kolejna oblepiona mułem i igliwiem postać. Coś wypchnęło ją i nad powierzchnią ujrzałem twarz Sandry. Dziewczyna początkowo nieprzytomna i z zamkniętymi oczami wyprężyła się nagle. Zetrzepotała rękami i zwymiotowała. Zamachnąłem się i rzuciłem się kierun daleko za siebie, chcąc odwrócić uwagę podwładnych króla stawu. Wbiegłem w wodę. Sandra zdawała się dopiero przed sekundą oprzytomnieć z jakiegoś głębokiego snu. Ciągle wymiotowała, krztusiła się, miała szeroko rozwarte paniką oczy. Możliwe, że lepiej pływała ode mnie. Na pewno lepiej pływała, bo ostatni raz na basenie byłem na studiach, ale wiedziałem, że jestem jej potrzebny, że mogę pomóc. Płynąłem niezdarnym kraulem, z głową nad powierzchnią wody, z ciałem wbitym w toń ukośnie pod kątem 45 stopni, ale zbliżałem się szybko. Odległość była niewielka, a strach i adrenalina nie pozwalały mi poczuć zmęczenia. W prawym ręku wciąż ściskałem latarkę. Kolczaste, martwe gałęzie czepiały się moich nóg, coś drapało mnie po brzuchu, ale wyrwałem się temu wszystkiemu wierzgając i kopiąc. Gdy dotarłem do Sandry, wyczułem nogami śliską kłodę. Leżała na dnie, gdzieś na głębokości półtora metra. Udało mi się od niej odbić i wypchnąć miotającą się dziewczynę nad powierzchnią wody. Nie wymiotowała już i nawet próbowała coś mówić. Pociągnąłem ją w stronę kłody, wymacała ją nogami i uspokoiliśmy nieco oddechy. Pomagaliśmy sobie utrzymać równowagę, trzymając się za ręce. Skierowałem światło na łachę, z której przypłynąłem. Król stawu zniknął, ale jego twory podniosły się na nogi i stały tam zdeformowane, ze zwisającymi głowami, martwe, czekające na rozkazy. Były wśród nich dzieci, dorośli, kobiety i mężczyźni. Niektórzy nadzy, inni nadal w ubraniach. Muł spłynął z ich skóry, ukazując szare, martwe, bezokie twarze topielców. Tam jest ojciec? Szepnęła Sandra. Mój ojciec. Prześlizgnąłem się snopem światła wokół. Do brzegu mieliśmy blisko, ale wskazałem białym promieniem pomost. Tam mogliśmy przedostać się przez tatarak i szuwary. Brzeg był wyższy i nie obawiałem się, że utkniemy w bagnie. Od pomostu dzieliło nas nie więcej niż dwadzieścia metrów. Możesz płynąć? Dasz rady do pomostu? Nie odpowiedziała, tylko odbiła się od pnia i zaczęła płynąć żabką. To ja miałem większe problemy niż ona. Wyprzedziła mnie i gdy wdrapała się na pomost, zostało mi jeszcze pięć metrów. Gdy stanąłem na pozieleniałych starych deskach, czułem, że płuca boli mnie tak, jakbym zamiast powietrza wciągał w nie kulki zlepionych dziegciem gwoździ. Nie wypuściłem jednak latarki i oświetliłem tafle stawu. Nigdzie nie było widać topielców. Zniknęli pod wodą. Epilog. Król stawu nie próbował nas zatrzymać odzyskał kość i zajął się swoim królestwem. Wydrapany przez jego sługi kanał, pozbawiony wody, zaczął się szybko zapadać i zarastać, a czarny staw powrócił do dawnych rozmiarów. Ciemny las pozostał ciemnym lasem i unikałem go, gdy tylko mogłem. Zbliżyliśmy się z Sandrą. To, co łączyło nas w dzieciństwie, nie wygasło. Przykryła je tylko cienka warstwa czasu. Którą szybko zdmuchnęła teraźniejszość. Po tym, co się stało nad czarnym stawem, zyskałem w jej oczach, ale jeszcze więcej w swoich. Poczułem, że jestem coś wart. Widywaliśmy się codziennie. I nawet jeśli się nudziliśmy, to z nią nudzić się było jakoś przyjemniej. Pracowałem nadal jedynie godzinę dziennie i tyle wystarczało. Ale, zaoszczędzony w ten sposób czas. Poświęcałem na nadzorowanie ekipy remontowej. Dom babci Tosi potrzebował wielu ulepszeń i napraw. Nie miałem wątpliwości, że niedługo stanie się naszym wspólnym domem moim i Sandry. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania, czarny staw. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, subskrypcję i komentarz. Pozdrawiam. Bruno Siak.